Dzień dobry Wam wszystkim na 29. turkusowym śniadaniu w Łodzi. Tak z ciekawości, w ogóle turkusowe śniadania jest to inicjatywa z jednej strony taka globalna, czyli w ramach Polski, a z drugiej strony lokalna w ramach w tej chwili aktywnych 8 miast. W tle jeszcze gdzieś jest jedno z kilka innych, więc zobaczymy, jak to się obudzi. Dzisiaj generalnie to jest w Łodzi 29., a w sumie to jest 180. turkusowe śniadanie, więc tego się troszkę robi. Tak. Z osób tu obecnych chyba najczęstszym bywalcem różnych śniadań to jest Daniel. To sporo tego jest. Natomiast turkusowe śniadania są po to, żeby stworzyć taką platformę, gdzie osoby zainteresowane możemy porozmawiać o podejściu do zarządzania też, do przywództwa też, do zespołowości też w sposób troszkę inny. Ostatnio wpadło mi w ucho to słowo, które dość mocno preferują korporacyjni rebelianci, czyli progresywne podejście. To jest dość ciekawe. To nie tylko chodzi o turkus, ale też o kilka innych podejść, na temat których warto sobie porozmawiać. Bo turkus sam w sobie nie jest taki różowy, jak się wydaje, ale też nie jest taki czarny, jak się wydaje. Jest pewnym rozwiązaniem wymagającym, dającym dużo satysfakcji. Dzisiaj będziemy mówić o zespołowości troszkę na bazie Lencioniego i pięciu dysfunkcji, a w dużej mierze przez pryzmat praktyka w tym temacie w ramach pracy z zespołami różnymi, czyli praktykiem, który się z nami podzieli spojrzeniem, pewnymi narzędziami, jest Magda. Magdo, stanowisko. Dzięki. Dzisiaj w ogóle tak, jeżeli chodzi tak tytułem wstępu, jeżeli chodzi o dzisiejsze śniadanie, to ono jest w dużej rozpiętości, bo widzę tutaj i Zakopane się pojawiło, i Warszawa, niby śniadanie z Łodzi, a spod Zielonej Góry, bo ja teraz feryjnie pod Zieloną Górą siedzę, więc dzisiaj mamy tak multilokalizacyjnie. I moje pierwsze pytanie do Was na początek, bo w ramach też samego modelu Patryka Lencioniego, znacie ten model? Słyszeliście o nim? Są takie osoby, widzę kiwanie głowami, więc tak, model znacie, więc będziemy, wiemy, o czym mówimy, jednym słowem. Też taką podsyłałam ankietę do oceny swojego zespołu. Ktoś miał ochotę, ktoś ją wypełniał, robił, czy po prostu już kiedyś sobie ją robiliście dla swoich zespołów? I... Czyli tak, tutaj odpowiedź nie jest dla mnie jasna, ale rozumiem, że jak ktoś miał ochotę, to sobie skorzystał. Teraz podzielę się ekranem i teraz będzie to dla mnie mega wyzwanie, bo będę pracowała na odtwarzaniu prezentacji open source'owych, a ja już tego dawno nie robiłam. Zaczniemy może sobie od co to w ogóle znaczy efektywny zespół i od tego, co pojawiło się w naszych odpowiedziach. No i co my tutaj mamy? Pojawiły się takie odpowiedzi jak zaufanie, poczucie sensu, jasna, szczera komunikacja, umiejętność opiekowania się swoimi emocjami i empatia jako elementy dobrze działającego zespołu. Pojawiła się transparentność, zaangażowanie, zaufanie, orientacja na cel. Zaufanie w ogóle będzie się często pojawiało w tych odpowiedziach. Komunikacja, zaufanie, wspólny cel. Komunikacja i samoświadomość każdego z członków zespołu, myślenie w perspektywie my zamiast w perspektywie ja, zaangażowanie we wspólny cel, prawdomówność, współpraca między umiejętnościami osób w zespole, zgranie, zaufanie i wspólna odpowiedzialność, purpose, soul, role fit, partnerstwo i nieoceniające przywództwo, pozwolenie zespołowi na samoorganizację. Takie nam się rzeczy pojawiły w tych odpowiedziach, o które Was poprosił Andrzej w zaproszeniu. Coś byście tutaj dorzucili do tej listy, jak sobie na nią patrzycie? Czegoś Wam brakuje?
Myślę, że tego jest sporo. Mi się najbardziej podoba, to znaczy wszystkie mi się podobają, a podoba mi się, bo często trafiam na to, że mówiąc o zespole, mówimy oni, czyli to, co jest tutaj wskazane, myślenie z perspektywy my zamiast ja, żeby pamiętać o tym, to jesteśmy my. Ale to moi. Jest nawet taka koncepcja third entry, która mówi o tym, że w zespole kompetencje, umiejętności, które mamy, kiedy trafiamy do zespołu, one objawiają się trochę inaczej. Tam się, to jest koncepcja pracy w kontekście coachingu zespołowego, która właśnie mówi o tym na przykładzie Beatlesów, że każdy z nich miał jakieś tam umiejętności, ale dopiero przy złożeniu tych wszystkich umiejętności wspólnie razem byli w stanie osiągnąć jakiś nowy efekt, tak zwane właśnie trzecie wejście, gdzie nasze kompetencje są w stanie objawić się trochę inaczej albo zyskać jakieś nowe światło, kiedy zaczynamy je wspólnie wykonywać w zespole. Są jakieś takie rzeczy właśnie, które uważacie, że są najistotniejsze w tej efektywnym zespole, jak sobie patrzycie na tą listę? Andrzeju, nie słychać cię, Tak, jak wiem. to? Na czacie pojawiło się poczucie przynależności. Dorota wpisała też. Kasia, bezpieczeństwo, możliwość popełniania błędów. Darek, samoorganizacja. Agnieszka, też zaufanie. Zaufanie w ogóle chyba najwięcej się pojawiło też w ramach odpowiedzi na pytania. Szczęście, Krzysiek, tutaj, super. Szczęście i trochę zabawy, nie? Bo też chyba chodzi o to, żeby mieć trochę fanów tego wszystkiego, bo jak wszystko się opiera na takim poważnym zaufaniu, bez odrobiny fanu, to też trochę lipa. Agnieszka, otwarte dyskusje. Kasia, szacunek. Czyli wychodzi na to, że jeżeli chodzi o takie koncepcje i takie poczucie, co jest w zespole najważniejsze, to mamy to, jakby jest to odczuwalne i zresztą te rzeczy, które tu się pojawiają, one też są bardzo, bardzo, jak się tak przeglądałam, zbieżne z tym, co zrobił Google w jednym ze swoich badań nad efektywnymi zespołami. Oni przeprowadzali takie badanie i taki projekt Sokrates, w którym sprawdzali, co jest źródłem takiego, czy tam czynnikiem takich efektywnych zespołów i bardzo mocno im wyszło na to, że nie skład zespołu, nie wiedza techniczna w zespole, ale bardziej takie aspekty związane z bezpieczeństwem psychologicznym, z zaufaniem, z jasnością ról i odpowiedzialności, że to są rzeczy właśnie z pasją i z takim poczuciem, że to, co robię, jest potrzebne, ważne, to są takie czynniki, które powodują, że zespoły są efektywne. Nie pojawiły się tam elementy związane z ekspertstwem jego członków, bardziej z rzeczami, które zadziewają się między ludźmi. I z tej perspektywy, zanim wejdziemy do Lencioniego, jeszcze taki wniosek, bardzo uproszczony model, który sama dla siebie stworzyłam, który mi bardzo mocno ułatwia, kiedy ja pracuję z menadżerami czy z zespołami, żeby wytłumaczyć i pokazać zespołom, że zespół jest zjawiskiem dualnym i że w zespole nie ma takiej warstwy, która jest mniej albo bardziej ważna i że jak się właśnie zastanawiasz, to i zaufanie jest istotne, ale i ten wspólny cel będzie istotny w zespole i umiejętność przekazywania sobie różnych informacji jest ważna, ale też sposoby na przekazywanie tych informacji. W związku z czym, jak się tak patrzy na taką najprostszą definicję zespołu, to ta definicja, każda z takich definicji mówi, że zespół to jest grupa ludzi ze wspólnym celem. I jak się spojrzy na tą najprostszą definicję, to można stwierdzić, że zespół jest właśnie takim zjawiskiem dualnym, który ma dwa główne obszary. Jeden obszar związany jest z tym, że zespół to jest grupa ludzi, a tam, gdzie jest grupa ludzi, pojawiają się wszelkiego rodzaju interakcje, relacje. I w tej perspektywie najważniejszym elementem funkcjonowania zespołu jest zaufanie. Jakby zespół, który jest dojrzały, dobrze funkcjonujący, to w obszarze ludzkim to, co powinien właśnie zbudować, to powinien zbudować zaufanie. O tym też zaufaniu będzie mówił Lencioni. Zresztą, jak już znacie ten model Lencioniego, to też już wiecie, że to zaufanie jest taką podstawą według Lencioniego. Natomiast ze względu na to, że zespół to grupa ludzi, która ma wspólny cel i ze względu na ten element celowości, to moim zdaniem w zespole jest właśnie jeszcze ta druga warstwa,
warstwa operacyjna i tutaj dojrzałe zespoły, efektywne zespoły w tej warstwie, to co powinny umieć wypracować, to powinny umieć wypracować zasady działania i współdziałania. Czyli to z tej perspektywy tutaj pojawiają się te wszystkie aspekty związane z tym, że zespół ma sposób na to, jak podejmować decyzje, jak podejmować krytyczne decyzje, ma sposób na to, jak przekazywać informacje, jak nawzajem się uczyć, jak gromadzić wiedzę z poprzednich etapów projektów, jak wcielać nowych członków zespołu, że te rzeczy są w zespole ustrukturyzowane i jak zaczynam pracować z zespołami, to często gęsto sobie sprawdzam, w którym obszarze zespół najbardziej utyka, bo zdarzało mi się już pracować z zespołami, w których ten poziom operacyjny był całkiem dobry, ludzie mieli procedury, umieli się w nich poruszać, ale ten aspekt zaufania kulał i to, co prowadziło, to co było widoczne w takich zespołach bardzo mocno, to to, że były zasady funkcjonowania i działania, ludzie znali cel, umieli go zrealizować, natomiast mocno starali się o to, żeby zadania, w ramach których realizują te cele, były bardzo indywidualne, żeby nie było tam dużego aspektu współpracy i współdziałania, bo to był jakimś takim czynnikiem dla nich stresującym, więc często gęsto zespół nie pracował wspólnie nad zadaniami, tylko tworzyły się podgrupy, żeby coś zrealizować, ale to nie były takie podgrupy, że my jakby świadomie się decydujemy, że teraz tą częścią zajmie się ta część zespołu, bo te osoby mają największą wiedzę i cały zespół się na to zdecydował, tylko stworzyła się podgrupa, bo im się akurat najlepiej pracowało, a zresztą było im trudno współdziałać. I miałam takie doświadczenia pracy z takimi zespołami. Miałam też takie doświadczenia w pracy z takimi zespołami, gdzie kulało ten obszar operacyjny i pomimo tego, że zespół jakby dobrze ze sobą się czuł, dobrze ze sobą funkcjonował na pierwszy rzut oka, to bardzo mocno kulał ten obszar operacyjny i efektywność zespołu i jak się dłużej przyglądałam takim zespołom, to doszłam do wniosku, że to są takie bardzo często gęsto takie tak zwane zespoły wydmuszki, ja je tak nazywam, czyli takie zespoły, w których wydaje się, że atmosfera jest okej, ludzie chodzą na kawy, gadają ze sobą, dobrze nawet znają swoje życie prywatne, ale operacje leżą. I jak się zaczynało w takich zespołach pracować nad operacjami, nad tym, żeby współdziałanie, efektywność była większa, żeby był sposób na planowanie zadań, na ich rozliczanie, to nagle psuły się relacje w tym zespole. To się kończyły kawy, kończyły się wspólne gadania, zaczynały się konflikty. I często od takich zespołów słyszałam, że popsuło się, jeszcze bardziej się popsuło niż było wcześniej, bo wcześniej to chociaż na kawy chodziliśmy, a teraz robota nie idzie i na kawy nie chodzimy. I dla mnie to jest taki dowód na to, że i często z takim zespołem też o tym rozmawiam, że to jest dowód na to, że tak naprawdę w waszym zespole nie ma zaufania, bo w momencie, kiedy zaczynamy poważną pracę i trzeba się rozliczyć ze zrobionych zadań, trzeba sobie przekazać informację zwrotną, jeżeli komuś coś nie poszło, trzeba móc na kimś polegać, to potrzebne jest zaufanie, a nie dobra atmosfera. Więc to bardzo, to jest też tak, też mi się właśnie zdarzały takie zespoły, z którymi współpracowałam, że brak było takiego zaufania na głębszym poziomie i przez to też kulały operacje. I to, że zespół wydawał się, że atmosfera jest fajna, to taki bardziej był to taki jak dla mnie mechanizm obronny, że jedyną rzecz, której mogli się ci ludzie trzymać, to takie prywatne pogaduchy i miła atmosfera, bo tak naprawdę nie byli w stanie zaufać sobie na głębszym poziomie z jednej strony, a z drugiej strony nie byli w stanie realizować operacji, bo żeby zrealizować efektywnie operację, to potrzebowali tego zaufania, gdzie można o czymś otwarcie dyskutować, można komuś przekazać feedback i nie mieć poczucia, że za chwilę pół zespołu pójdzie na kawę i będzie na mnie psioczyć, że ja czegoś chciałam i na coś naciskałam, więc takie zespoły mi się też zdarzały i mam takie poczucie, że jednak zespół może jakoś funkcjonować, mając dobre operacje, w miarę dobre operacje, ale z jakimiś trudnościami w zaufaniu, że to jakoś idzie, bo tą pracę jest zespół w stanie podzielić na takie mniejsze indywidualne części, ale jak ta robota
jak z jednej strony zespół nie ma dobrych operacji, nie jest w stanie podzielić, nie umie sobie zorganizować tej warstwy operacyjnej i z drugiej strony jest trudność z zaufaniem, to wtedy zespół już zupełnie utyka. I wtedy jest naprawdę duża, duża trudność w ich popchnięciu, więc jakby to zaufanie jest taką dla mnie podstawą też, jakby tak jak patrzę na zespoły, jest kluczowe, natomiast no jest, zdarzają się sytuacje, że zespół jest w stanie działać na warstwie tej operacyjnej bez jakiegoś głębszego zaufania, natomiast wtedy nie osiągnie dużych, jakichś spektakularnych, nie będzie w stanie osiągać efektów. I też miałam doświadczenie pracy z takim zespołem, gdzie właśnie utykało zaufanie, operacja w miarę działała i jak się zespół pochylił nad tą warstwą zaufania, to tutaj no, bardzo mocno wystrzelił do przodu i zaczął bardzo efektywnie działać, ale może historia tego zespołu gdzieś tam za chwilę przytoczę. Czy do tego jakieś macie pytania albo jakieś komentarze ze swojej strony? Może też zauważacie, albo mieliście doświadczenie w pracy z takimi zespołami, że właśnie było widać, że w jednej warstwie działało, a w drugiej nie działało. Ktoś miałby się ochotę podzielić jakimś swoim spostrzeżeniem? Rozumiem, że cisza oznacza, że nie. No dobra. To w takim razie wchodzimy w model i w moim przypadku to jest tak, że ja bardzo lubię korzystać z tego modelu, bo on mi mocno ułatwia pokazanie zespołowi, że nie ma tak, że bo zdarzają się takie zespoły, szczególnie gdzieś tam w obszarze, no nie wiem, ja głównie z takimi pracuję, zespołami z obszaru inżynierami i często, gęsto tak jest, że tam mówią, o tutaj ważniejsza jest robota, kodowanie, dajmy sobie spokój z tymi bzdurami ludzkimi. Więc często używam tego modelu, żeby jakby zacząć od tego, żeby pokazać, że zespół zawsze ma te dwie warstwy i bez tych dwóch warstw nie będziemy w stanie działać efektywnie. Natomiast to, co daje mi Lencioni i jego model, to to, żeby pokazać właśnie zespołowi, jakie kompetencje zespół musi wypracować na poszczególnych etapach, żeby funkcjonować i działać dobrze i efektywnie. No i może przejdźmy sobie powoli do tego modelu Lencioniego. Tutaj będę chciała, żebyśmy sobie taką otwarli trochę dyskusję. Będę chciała Wam zadawać pytania i posłuchać też Waszych odpowiedzi na wypowiedzi i Waszych perspektyw w tym obszarze. Lencioni mówi, że podstawą każdego zespołu jest zaufanie. I tutaj się pojawia moje pierwsze pytanie, jak Wy to zaufanie rozumiecie i czytacie? Czym ono dla Was jest? To ja się mogę odnieść do tego, co we mnie rezonuje odnośnie zaufania. To jest ten model Braving, który stworzyła Brené Brown i on się składa z 8 kompetencji. Mm-hmm. I jakoś tak dla mnie, nie wiem, czy to znasz, czy wy to znacie, ale jakoś dla mnie nigdy tak nie patrzyłam, ale tak naprawdę można popatrzeć na zaufanie przez pryzmat konkretnych, określonych umiejętności, że jak do kogoś mówisz nie ufam ci, to jest takie automatycznie oddalające cię od tej osoby, no bo to jest takie pytanie tak naprawdę, co ja takiego zrobiłem, że ty mi nie ufasz, nie? I teraz Brené Brown postawiła sobie za cel sprawdzenie, co takiego sprawia, że ludzie sobie przestają ufać w biznesie. I okazało się, że to jest wypadkowa właśnie takich 8 obszarów i do mnie bardzo przemawia taki obszar związany ze spójnością swoją, czyli jednym z elementów zaufania jest właśnie to integrity, które mówi o tym, że wybieram swoją prawdę nad swój komfort. To oznacza, że mówię czasami i dzielę się tym, co jest dla mnie trudne w relacji, dbając oczywiście o formę, w jaki sposób o tym mówię, ryzykując, że ta osoba może zmienić postrzeganie mnie jako osoby, ale zależy mi na tym, żeby wyjaśniać, żeby mówić o swoim jakimś dyskomforcie, niż utrzymywać taki status quo, który jest bardzo często wynikiem tłumionych jakichś emocji. Czyli spójność oznacza, że reaguję na bieżąco na wszystko, co nie działa i też potrafię stawiać granice. To tak jakoś do mnie najbardziej, jak pytasz, o co jest elementem zaufania, to myślę sobie, że w moim doświadczeniu, jak pracuję w zespołach, to zwykle kuleje, że ludzie sobie nie ufają, żeby mówić sobie wprost, co nie działa. Mhm. Czego by potrzebowali. Czego by potrzebowali, ale tam tak naprawdę jest jeszcze więcej tych,
tych rzeczy. Jakbyście chcieli, to ja się też mogę podzielić, bo mam taką zgrabną prezentację na temat tego bravingu, to się mogę podzielić, jak chcecie. No to bardzo chętnie. Tak, chętnie. Dobra, to ja wam w międzyczasie poszukam, dobra? Dobra, dobra. W ogóle przy okazji temat zaufania jest taki, że oddzielne śniadanie na temat zaufania warto zrobić. A to ja bardzo chętnie mogę się, tak, to ja bardzo chętnie mogę zrobić takie zaufanie. To tak, potem pogadamy, Lena, to ja będę interesowany. No dobra, tylko ja się będę musiała gdzieś koło 11:10 zmyć, a nie, do 11 jest, tak? Do 11 jest, tak, więc potem. Dobra, dobra. Bardzo restrykcyjnie musimy zrobić do 11, czyli mamy, czyli tutaj mówię o tym, Lena, o tym właśnie tej umiejętności mówienia tego, co ja widzę inaczej, co mi nie odpowiada, co ja bym chciał inaczej na przykład, to już jest ten taki głębszy poziom zaufania, o którym mówi Lencioni, bo gdzieś tam Lencioni wskazuje na te takie dwa poziomy zaufania. Jest ten taki trochę płytszy, na który na ogół trafiają, albo który na ogół wypowiadają, definiują zespoły. Kiedy się ich pytam, co oni rozumieją przez zaufanie, to ludziom na ogół wchodzi perspektywę ten płytszy poziom zaufania, czyli że ja ufam, że jak komuś coś zlecę, to ten ktoś zrobi i ja nie będę musiała tutaj go pilnować i kontrolować. To jest ten taki niższy poziom, płytszy poziom zaufania, ale jest właśnie ten głębszy poziom zaufania, do którego wprost sięga Lencioni i mówi o tym, że o takie zaufanie powinniśmy walczyć w zespole, i to jest to takie zaufanie też, o którym powiedziała Lena. Jak myślicie, co jest takim elementem składowym, który powoduje, że ludzie są w stanie mówić te rzeczy z głębszego poziomu, czyli takie właśnie odsłaniające ich potrzeby, ich przemyślenia, ich albo pokazujące wprost to, że oni jakby nie mają zgody na to, co się tutaj dzieje, jak to wygląda. Co jest tym takim elementem, który powoduje, że ludzie nabierają odwagi, żeby coś takiego zrobić i tak się odsłonić? Na czacie Magda nawiązała do poczucia bezpieczeństwa, też Paweł mówi o bezpieczeństwie, że to jest bardzo istotne. Mm-hmm. To jest ten taki element bezwzględny, nie? W zaufaniu, że ja się tutaj muszę czuć bezpiecznie. Tu i Lena i Agnieszka w sumie prawie w tym samym momencie brak oceny, czyli brak oceniania. Tak? Właśnie, i to jest kolejny element, nie? Że jakby ja się czuję bezpiecznie, kiedy ja wiem, że mnie nie ocenią w tym zespole, że ja to, co zrobię, to, co powiem, będzie wiązało się, nie będzie wiązało się z jakąś właśnie oceną, tylko będzie związało się z próbą zrozumienia. Czyli jeżeli ja zrobię coś, co zespół nie będzie rozumiał, coś, co ludzi zaskoczy, to oni nie ocenią tego, że to jest dziwne, głupie, bezsensowne, tylko będą się starali to po prostu zrozumieć. To jest ten taki element, który buduje właśnie to takie, konstruuje to zaufanie na tych głębszych poziomach, nie? Czyli z jednej strony ja czuję się tu bezpiecznie, wiem, że mój zespół nie będzie mnie oceniał, będzie chciał mnie zrozumieć, w związku z tym ja mogę sobie pozwolić na odsłanianie siebie i tego, co ja myślę, czego ja potrzebuję, czyli no mocno jest to powiązane z poczuciem bezpieczeństwa. Mi się tutaj też kołacze bardzo mocno takie pojęcie intencji, dobrej intencji, nie? Że ja zakładam, że ta druga strona nie robi czegoś swoje złośliwa, bo chce mi zaszkodzić, bo chce zaszkodzić zespołowi, bo jest leniwa i tak dalej, tylko stoi za tym jakaś ważna intencja, dla której ona chce to zrobić. Tutaj automatycznie odpala się cała feria zjawisk, takie jak ciekawość drugiego człowieka, chęć poznania go, danie mu przestrzeni do tego, żeby i sobie przestrzeni na to, żeby tego drugiego człowieka poznać. Ta intencja jest no szalenie istotna i świadomość tego zakładania dobrej intencji, że druga strona musi mieć jakieś ważne powody, że działa w taki, a nie w inny sposób. To na czacie właśnie tutaj też to poszło też. Jestem chciany i ważny, to od Darka i od Anety, możliwość bycia emocjonalnie nagim. To też chyba dość istotne. Tak, i jak ja gdzieś tam pracuję w zespołach, z zespołami, w których na przykład trafiają się, bo też pracuję z metodyką Insight, trafiają się osoby z tej energii kolorystycznej, zielonej według metodyki Insight, czyli te osoby, które mają tendencję do bardzo personalnego postrzegania siebie i innych, czyli to, co widzą w pierwszej kolejności, to widzą
potrzeby i stany emocjonalne swoje, ale też widzą potrzeby i stany emocjonalne innych osób w zespole, to często gęsto te osoby są takimi jednostkami w zespole, które jak mamy taki zespół twardogłowy, który mocno skupia się na operacjach, to te osoby dosyć mocno gdzieś tam ubolewają i cierpią na początku w takich zespołach, bo ich argumenty z poziomu tego, kto co chce, co jest dla kogo ważne, bywają niesłyszane, ale też bardzo często są te osoby takimi katalizatorami zmian w zespołach, w których jest trudność z zaufaniem, bo jak się już da przestrzeń tym osobom do powiedzenia i pokazania, jak ważne są potrzeby innych, jak bardzo je widać w zespole, to zespół sobie nagle uświadamia tą warstwę właśnie potrzeb, tą warstwę indywidualnych perspektyw i ta cała przestrzeń się otwiera do tego, żeby słyszeć drugą stronę, a nie tylko zakładać, co ta druga strona może myśleć i żeby też właśnie pytać, co się dzieje, czego potrzebujesz, jak mam rozumieć to, co mówisz, i otwiera tą całą warstwę do zrozumienia. Więc jakby no, to jest podstawa wszystkiego. To zaufanie i jest bardzo złożonym zjawiskiem. Zaczyna się od takiego zaufania na poziomie operacyjnego, ja ci ufam, że ty coś zrobisz. Natomiast głębsze warstwy zaufania właśnie związane są z tym ujawnianiem siebie, otwieraniem, pokazywaniem swojej perspektywy, ale z drugiej strony też są, potrzebny jest ten element dobrego gruntu, czyli tych ludzi, którzy mnie nie ocenią, którzy będą chcieli mnie zrozumieć, którzy będą chcieli mnie zauważyć, usłyszeć, docenią mnie albo zachwycą się nad tym, że ja coś robię inaczej i wnoszę coś innego. Z zaufaniem bardzo mocno wiąże się taki klasyczny błąd atrybucji, czyli to takie bardzo podstawowe zjawisko psychologiczne. Zapewne większość z Was o nim słyszała i gdzieś tam to się często, gęsto pojawia w kontekście rozmów rekrutacyjnych, natomiast tutaj też ten mechanizm psychologiczny bardzo mocno działa, nie? Czyli to, że jak komuś coś nie wychodzi, ktoś robi coś, co nas zaskakuje, to my to tłumaczymy nie przez środowisko zewnętrzne, tylko często gęsto tłumaczymy to przez charakter tego człowieka, nie? Czyli mijając, nie wiem, dziecko krzyczące na sklepie, że coś chce, myślimy sobie, o jakie niewychowane dziecko, nie? Czy jak sobie jaki po prostu rozwydrzony dzieciak, dajmy na to, pojawiają się takie koncepty w głowie w kontekście właśnie tego błędu atrybucji, że jak ktoś robi coś, co nam nie odpowiada, to tłumaczymy to przez jego charakter i przez czynniki wewnętrzne, które on w sobie nosi. Natomiast jak znowu w drugiej stronie coś wyjdzie i coś mu się coś zrobi, i to jest bardzo mocno też zakończone w naszym języku, to my to tłumaczymy przez to, że się kosmos tak poukładał, że akurat temu człowiekowi się udało i mu się zrobiło, nie? I to też tak też można słuchać w naszym języku, że jak, nie wiem, dziecko siedzi tam 2 godziny i się męczy i zawiązuje tego buta i nagle zawiązał tego buta z tymi 2 sznurówkami, to podchodzi rodzic i mówi, udało ci się, nie? Jakoś tak te sznurówki się wzięły i poplątały, że w końcu ci się udało, że to jest tak mocno zakorzenione w naszym języku, że w pierwszej kolejności, jak jest coś takiego, co nas mocno wybija z rytmu, to my sięgamy po ten błąd atrybucji. Ja mam też takie swoje własne doświadczenie, jak w kontekście właśnie tego zaufania, szukania dobrych intencji i też tego błędu atrybucji, jak po powrocie z urlopu macierzyńskiego, czyli rok mnie nie było w zespole, wróciłam do zespołu, zespół jakoś się poukładał beze mnie i ja ze swoją energią weszłam do tego zespołu i zespół musiał się na nowo poukładać ze mną. I zaczęłam zauważać takie sytuacje, gdzie zespół, nie wiem, milczał, jak ja wchodziłam i tak coś czułam pismo nosem, że coś się dzieje i któregoś razu pojechałam w delegację, wróciłam z tej delegacji i jedna z koleżanek mówi do mnie, o, wróciłaś z delegacji, i mówię, no tak, już wróciłam, no a wiesz, pracowało mi się lepiej, jak ciebie nie było. I dostałam taką informację, no i ja po prostu zamroziło mnie na pierwszą, jak po raz pierwszy to usłyszałam, potem pojawiło się w mojej głowie miliard inwektyw, które nie są tutaj do wypowiedzenia. Potem się w ogóle zaparłam, że nigdy nic już z nią więcej nie zrobię, więc jakby przechodziłam cały proces złości na tą osobę. No ale potem usiadłam sobie, tak pomyślałam, że tak naprawdę jeżeli mamy cokolwiek w tym zespole osiągać, to jakby z takim moim zacietrzewieniem i taką złością na tą sytuację ja nie będę w stanie efektywnie współdziałać w tym zespole.
Więc usiadłam tak sobie na spokojnie po jakichś 2-3 godzinach, bo trochę mi to zajęło, i zaczęłam zastanawiać się nad tym, a gdyby ta osoba miała jakąś dobrą intencję, a gdyby tam było coś ważnego, co ona chciała mi zakomunikować, a ja tego w pierwszej wersji nie usłyszałam, to co by to mogło być? I sobie pomyślałam, że to może jest jakaś forma zakomunikowania mi, że ja, nie wiem, w niewłaściwy sposób funkcjonuje w przestrzeni zespołowej, że jakoś jej przeszkadzam, może zabieram jej przestrzeń i tak dalej, i tak dalej. Więc poszukałam sobie różnych hipotez i tego samego jeszcze dnia poprosiłam tą osobę o rozmowę. No i usiadłam tam, korzystając z tego klasycznego modelu obserwacja, uczucia i tak dalej, i tak dalej. Mówię jej, co się wydarzyło, jak ja się z tą informacją poczułam, że poczułam się niechciana, odrzucona, że poczułam się bardzo źle i że mam, no, mam poczucie, że jestem niechciana w zespole w związku z tym, z tą informacją. I ja widziałam, jak ten koloryt na jej twarzy się zmienia i ona tak z takiej zadowolonej osoby zaczyna być coraz bardziej przerażona i smutek się pojawił na jej twarzy i ona tak mnie bardzo autentycznie przeprosiła i powiedziała mi, że w ogóle to nie było celem jej tego, co ona powiedziała, że ona nie była świadoma, że ja to tak odbiorę i że chciała po prostu mi zakomunikować, że jestem zbyt intensywna w przestrzeni zespołowej, ale nie wiedziała, jak to zrobić i uznała, że to będzie najmniej ingerujący i najmniej dotkliwy sposób. I od słowa do słowa wyjaśniłyśmy sobie tą sytuację, więc jakby to jest ten element związany z zaufaniem. Szukanie dobrych intencji i wymaga to, na pewno wymaga to wytrwałości i takiego, no, czasami po prostu pamiętania o tym, żeby włączać ciekawość tam, gdzie odpala się nam stres i chęć walki i ucieczki. Tutaj bardzo fajnie o tym też mówi, tym przełączaniu się na tą ciekawość. Jest taki model neurobiologiczny, bardzo ciekawa koncepcja. Polecam Wam teoria poliwagalna, która mówi o tym, że w zależności od poziomu pobudzenia układu nerwowego i od tego, jak bardzo odczuwamy daną sytuację jako zagrażającą nam, to przechodzimy z trybu kontaktu społecznego w takim lekkim stresie albo w stresie, który nie jest jeszcze dla nas odbierany jako sytuacja zagrożenia życia. Jesteśmy w stanie w takim stresie funkcjonować na tym poziomie, że idziemy do kogoś, się z kimś rozmawiamy, wygadamy się z kimś i tak dalej, do kogoś. Natomiast kiedy mamy takie poczucie, że sytuacja już nam bardzo mocno zagraża, jest już no, i odbieramy tę sytuację jako taką zagrażającą, automatycznie przechodzimy w tryb walki i ucieczki, a jak już sytuacja jest taka, że idziemy ulicą i wjeżdża na nas ciężarówka, to nasz układ nerwowy po prostu nas zamraża, żeby zmniejszyć ilość cierpień fizycznych i psychicznych, więc po prostu nas zwyczajnie odcina od rzeczywistości. I właśnie ten mój moment takiej sytuacji właśnie, gdzie ta koleżanka mi tak powiedziała, to był moment, w którym na początek odebrałam tą sytuację jako totalnie mi zagrażającą, jako dla członka zespołu, który wraca, jeszcze się tam układa z życiem prywatnym, tutaj dziecko do żłobka, ja tutaj staram się odnaleźć w zespole na nowo i tak dalej, i tak dalej. Dostaję taki strzał, więc automatycznie cały mój układ nerwowy mówi mi o tym, że to jest sytuacja, która mi zagraża i w takiej sytuacji to, co ja mogę zrobić, to mogę sobie uświadomić, że mój układ nerwowy tak działa i w tym momencie to, co mogę zrobić sama dla siebie, to się zastanowić i odpalić ciekawość. Okej, czuję się źle, jest mi z tym niekomfortowo, to była dla mnie nieprzyjemna sytuacja, natomiast co ta informacja mi mówi, jaką ja tutaj mogę aspekt ciekawości odpalić? I ten odpalanie ciekawości to jest taki moment, kiedy ja mogę zatrzymać to swoje postrzeganie sytuacji jako niebezpiecznej, zagrażającej, i wejście w tryb walki i ucieczki, że trochę jest taki moment, gdzie ja mogę zadecydować trochę o tym, czy ja to odbiorę jako tą zagrażającą sytuację, czy ja tam zatrzymam się na tym poziomie ciekawości i sobie powiem, a co ja mogę teraz z tą sytuacją zrobić, co ona mi mówi, jak ja tutaj mogę zadziałać. Więc kończąc etap zaufania, dzieje się tutaj bardzo dużo. Tutaj jest ten element, który pojawił się na naszej prezentacji i tych waszych odpowiedzi. Samoświadomość każdego z członków zespołu. To tutaj się to dzieje. Oprócz tego, że jest to zaufanie, jest ta komunikacja z jednej strony, to z drugiej strony ja jako członek zespołu, żeby być efektywnym członkiem zespołu, też muszę być trochę samoświadoma tego, co się dzieje ze mną, jak ja działam, jak ja funkcjonuję i czym ja mogę ewentualnie... czym mogę naprawić albo usprawnić działania. Dokładnie o tym wspomniała Magda na tutaj czacie, że samoświadomość to wysoki poziom dojrzałości i ona tutaj jest istotna. Tak.
Ja może jeszcze jedną rzecz bym tak uzupełnił, nie tyle o samym zaufaniu, czym jest zaufanie, tylko też jest taki model mówiący o zaufaniu i gdzie ono występuje. I warto w ramach zespołu sobie zobaczyć na zaufanie lider, zaufanie lidera do zespołu, zaufanie członków zespołu do siebie nawzajem, zaufanie zespołu do lidera i to, co często nam ucieka, a ja ostatnio zauważyłem, że cholernie to jest ważne, zaufanie do siebie samego. Bo jeżeli nie mamy zaufania do siebie samego, uciekamy od tego, no to mamy wtedy problem z definiowaniem relacji z innymi osobami, albo ma to negatywny wpływ, może mieć negatywny wpływ. Czyli już nie mówię o samym zaufaniu, czym jest, tylko o tym między kim, jak i występuje. Warto sobie z tego zdawać sprawę. Tak. To możemy spokojnie wejść, jak już sobie poufaliśmy. Konflikt. Możemy wejść w konflikty. I w ten obszar konfliktu. Pamiętacie, jak Lencioni rozumiał konflikty? Co on o tym mówił? Ktoś ma ochotę się podzielić swoją perspektywą albo tym, co mu się pamięta? Ktoś pisze chyba na czacie. Ja mogę powiedzieć. My żeśmy używali tego modelu dawno temu. Pewnie z 10 lat temu do budowania naszego zespołu zarządzającego i od tamtej pory parę razy używaliśmy. Natomiast konflikty, to chodzi o to, żeby była gotowość na konflikty, żeby traktować konflikty jako po prostu naturalną część, naturalny element całego życia i żeby być gotów na to, żeby faktycznie wymieniać różne zdania, zderzać ze sobą i nie bać się tego, nie bać się rozmów na trudne tematy, na trudne rzeczy. Tak. Natomiast też Lencioni, to na tym drugim slajdzie to też widać w konfliktach, on też tworzy coś takiego i mówi o tym, że mamy te dwie skale konfliktu, nie? Że jest jakby złoty środek konfliktu, o przepraszam, czyli takie miejsce, gdzie ten konflikt jest idealny, ale mamy też takie dwie skrajności, które mówią o nieefektywnym konflikcie, czyli mamy tak zwany taką pozorną harmonię i miejsce, gdzie nie ścierają się żadne koncepcje, nie ścierają się żadne różnorodne zdania w zespole, bo się ludzie boją, bo jest strach przed tym, że jak coś powiem, to kogoś urażę albo zbytnio nacisnę zespół i zespół pójdzie w tą stronę, w którą może nie chciał iść, czyli takie nadmierne branie odpowiedzialności za zespół, albo takie poczucie, że no ja tutaj zmanipuluję za bardzo zespół. Takie też się hasła pojawiają i to jest bardzo charakterystyczne dla zespołów, tych, które właśnie w insajcie mają przewagę osób z tą energią taką indywidualistyczną, czyli tą energią zieloną, gdzie ja indywidualnie postrzegam siebie i innych i ja mam takie poczucie, że jak ja się teraz wypowiem, albo wypowiem się pierwszy, albo wypowiem się w ogóle, to może inni będą uważać, że ja czegoś nie chcę i będą chcieli w związku z tym spełnić moje oczekiwania wbrew sobie. Więc ja nie chcąc naciskać na zespół, nie komunikuję swojej perspektywy. Ja miałam taką historię z jednym zespołem, kiedy coś z nimi robiłam i na koniec ktoś mówi, no fajnie, fajnie, ale tą część można by było przeskoczyć, bo to już było znane. I kolejna osoba, no w sumie tak, mogliśmy przeskoczyć. I kolejna osoba, no tak. Ja mówię, no to mówicie mi to na koniec spotkania, dlaczego nie powiedzieliście mi o tym wcześniej? Dla mnie by nie było problemu, żeby to przeskoczyć. I osoba, która wyszła z tym tematem, mówi, no myślałam o tym w trakcie, ale bałam się, że jak to powiem, to zespół przystanie na moją propozycję, a może były tam osoby, które chciałyby jednak wysłuchać tego elementu do końca, więc to jest taka właśnie pozorna harmonia, że nie ujawniają się żadne opinie, żadne perspektywy, bo się ludzie z jakiegoś powodu boją i tutaj mogą być bardzo różne powody, od tego, że ja tutaj ludziom nie ufam i się obawiam, że jak to powiem, to na mnie zaraz wszyscy warkną, po to, że obawiam się, że przez to, że ja wyrażę swoją potrzebę, ktoś inny zrezygnuje ze swojej potrzeby i realizowania swojej potrzeby, więc to jest jedna z tych skrajności. I drugą skrajnością znowu to jest taki konflikt personalny, gdzie my
dyskutując o czymś, zaczynamy wchodzić w ten aspekt, kto jest, ma rację, kto nie ma racji, kto jest tutaj ważniejszy, kto jest mniej ważny, kto ostatecznie podejmie tą decyzję, a kto jej nie podejmie, kto jest mądrzejszy, a kto jest głupszy w tym zespole, więc to jest taki moment, kiedy zespół już przechodzi na te konflikty takie interpersonalne i zespół zaczyna się zjadać. Ja sobie też jeszcze chciałam tak dokładnie zrozumieć ten koncept konfliktu i dotarłam kiedyś do takiego podziału na konflikt w zespole i on tutaj, ten podział mówił o dwóch konfliktach, rodzajów konfliktów, o konfliktach zadaniowych i konfliktach personalnych. I ten model bardzo mi się podoba, czy ta koncepcja bardzo mi się podoba, bo bardzo mi ułatwia postrzeganie, co się dzieje w zespole, kiedy zespół zaczyna dyskutować na jakiś temat, bo model mówi o tym, że konflikty w zespole są zadaniowe, bardzo potrzebne i budują zespół i powinny być zapraszane i zarządzane, natomiast konflikty personalne są nieużyteczne, zjadają zespół i zespół zawsze po takim konflikcie wychodzi pokiereszowany. Więc jakby nie każdy konflikt jest użyteczny, nie każdy konflikt może być z tej perspektywy użyteczny. Ja też tak uważam, że nie każdy konflikt może być użyteczny i to przesuwanie się między konfliktem zadaniowym i personalnym w zespołach często gęsto bywa widoczne. W tym sensie, że zaczynamy dyskutować na jakiś temat, ktoś kładzie jakąś koncepcję, ktoś inny kładzie jakąś koncepcję na stół, ktoś jeszcze jakąś inną perspektywę. I w pewnym momencie orientujemy się, że zamiast dyskutować o perspektywach, zaczynamy dyskutować o tym, kto ma rację, kto jest mądrzejszy, kto ma więcej doświadczenia, kto ma mniej doświadczenia, kto ma prawo się w tym temacie odzywać, a kto nie ma prawa się w tym temacie odzywać. Zaczynają padać w ogóle argumenty z innego poziomu i wtedy możemy zauważyć, że ten konflikt zadaniowy, który miał być zarządzony, który powinien być zapraszany do zespołu, zaczyna być konfliktem personalnym, zaczyna być konfliktem na poziomie, kto tutaj ma rację, kto jest mądrzejszy, kto tutaj ostatecznie będzie decydował. I tego, na ten konflikt powinniśmy w zespole bardzo mocno uważać, że takich konfliktów nie powinno się w zespole odpalać, albo powinniśmy zauważyć, kiedy my przestajemy dyskutować o zadaniu, a zaczynamy dyskutować o tym, kto ma rację i kto jest ważniejszy w tym zespole. I tutaj moim zdaniem ta metoda konsent, której uczyliśmy się jakiś czas temu, stosowana przy holakracji, kiedy na przykład dyskutujemy jakąś perspektywę, jakąś opcję, jakąś propozycję, gdzie tutaj mamy bardzo mocno podzielony czas na dowiadywanie się o tym, co to za pomysł, poprzez wyrażanie swoich sprzeciwów, to jest taki dobry sposób do zarządzania tych takich dyskusji, żeby uczyć zespół o tym, jak konfliktować się zadaniowo, a nie przesuwać się na ten konflikt personalny. Z drugiej strony zespoły, taki zespół właśnie, z którym miałam kontakt, który był takim zespołem, który bardzo mocno bał się konfliktu, w związku z czym nie wyrażał swojej różnicy zdań, to był w ogóle bardzo ciekawy zespół, bo tam był duży strach przed konfliktem, przed tym, że ktoś będzie miał inną opinię. Też tam w tym zespole była osoba, która zawsze miała inną perspektywę, zawsze dorzucała jakiś kamyk do każdego zjawiska i potem zespół siadał nad tym dorzuconym kamykiem, analizował go, chciał go uwzględnić, nie chciał go uwzględnić, miał z tym problem i w pewnym momencie jakby ta energia zjadana przez zespół do analizowania każdej takiej rzeczy, którą ten człowiek wrzucał, powodowała, że zespół w ogóle zaczął wycinać tego członka z podejmowania zespołowych decyzji. Był nawet taki moment, gdzie wręcz ten człowiek dostał informację, słuchaj, to nie jest twój obszar kompetencji, ty się na tym nie znasz, to my nie będziemy ciebie brać do tej dyskusji, to się nie odzywaj. I go po prostu uciszyli, nie zrobili tego z perspektywy takiej, że oni, może go, nie wiem, może tak, zrobili to z tej perspektywy, że nieświadomie mieli trudność z jego inną perspektywą, z odmiennym zdaniem. I jak zaczęliśmy w tym zespole pracować też z modelem Insight, jak oni sobie to poodkopywali, że są takie osoby, które są bardzo mocno analityczne i też ten człowiek to zauważył, że on tak ma, że on różne wątki analizuje bardzo głęboko i w różne ścieżki wchodzi, to zespół jakby zrozumiał jego zachowanie i z czego to się bierze, i z czego te uwagi się biorą. Też ten człowiek to zrozumiał, że on tak ma
I to była też taka przestrzeń, gdzie oni mogli sobie powiedzieć, ok, dobra, zawsze wrzucasz takie dodatkowe wątki, ty tak po prostu masz, to jest u ciebie naturalne, że ty to widzisz, ale zastanówmy się, czy my teraz tego potrzebujemy. I mieli taką przestrzeń do tego, żeby też jakby wejść na taki metapoziom i się zastanowić, ok, czy to, co teraz wrzucasz, jest nam teraz potrzebne i czy nam to usprawni. Proces decyzyjny, czy nam to poszerza perspektywę widzenia i nagle zespół też zyskał przestrzeń do tego, żeby powiedzieć członkowi zespołu, że słuchaj, no teraz jest nam to niepotrzebne, jest to nieużyteczne, teraz nie będziemy brać tego pod uwagę, tej twojej opinii, ten człowiek umiał też to przyjąć. Więc to jest ten kolejny aspekt związany z konfliktem. To jak to go widzi Lencioni, to jest właśnie ten zdrowy konflikt zadaniowy, nie konflikt personalny. Ja też tak go czytam, ten konflikt w zespole, że to jest ważne, żeby ten konflikt zadaniowy się pojawiał, żeby ludzie dzielili się swoimi perspektywami, przemyśleniami, opiniami w kontekście danego zadania, ale żeby nie przesuwali tego na poziom, kto tu jest ważniejszy i mądrzejszy i kto tu ostatecznie podejmie decyzję i czyje zdanie jest istotniejsze. Bo to nie chodzi o to, kto wypowiada daną opinię, tylko jak ona jest istotna i jak ona jest wartościowa dla danej decyzji czy dla danej dyskusji, a często gęsto jest to w zespole no, utrudnione, bo gdzieś tam ta nasza opinia o danym człowieku, że on jest leniwy, niezaangażowany, powoduje, że jego opinie są w jakiś sposób przepuszczane przez jakiś filtr. No ale to już powinniśmy załatwić sobie na niższym poziomie, na poziomie zaufania, te czystki, jak kogo ja oceniam, jak go postrzegam, powinno być już to tam załatwione, żeby móc wejść w ten konflikt, taki zdrowy lencionowski konflikt. Mm-hmm. Tak też... przy okazji dużo się na czacie dzieje, więc warto też patrzeć. Coś jest takiego, co warto wrzucić? Ktoś coś by chciał jeszcze dorzucić do tego konfliktu? Jak to postrzega? Znaczy takie hasła na pewno, które tutaj padły, to konflikt nie jest po to, żeby zamiatać, on ma być. Konflikt jest jednym z elementów procesu grupowego, budowania zespołu. Też jest kwestia konflikt, tak jak Magda powiedziałaś, związany z zadaniami, ale też taki personalny. Jest kwestia też taka, że dość często chcemy mieć rację, więc jak się spieramy na rację, to możemy nie dojść do konsensusu. No, dużo tego jest. Dużo i głęboko z tego, co mówisz. No to według Lęczeniego mamy załatwione już dwie rzeczy. Po pierwsze, czuję się tutaj bezpiecznie w tym zespole, ufam tym ludziom, czuję się tu bezpiecznie, nikt mnie tutaj nie ocenia, ludzie chcą mnie tu zrozumieć. W związku z czym, przesuwamy się. W związku z czym mam taką gotowość, żeby wyrażać swoją opinię i kiedy dyskutujemy, ja wnoszę swoją perspektywę, wnoszę ją z poczuciem bezpieczeństwa, ale też wnoszę ją w taki czysty sposób, nie żeby komuś dowalić, nie żeby komuś z kimś wygrać, tylko wnoszę to, co widzę, co jest ważne i efektywne z perspektywy zadania, tematu, który teraz realizujemy. W związku z powyższym pojawia się coś takiego jak zaangażowanie. Lencioni zaangażowanie rozumie przez, i to jest w ogóle piękne zjawisko w tym modelu Lencioniego, że on to rozumie jako takie pełne zaangażowanie każdego w realizację zadania, czyli dla mnie zaangażowanie, ja je czytam w ten sposób, że kiedy dyskutujemy coś w zespole, to każdy będzie, zabierze zdanie w tym temacie, każdy się odniesie i każdy jakby dołoży swoją cegiełkę z tej perspektywy, że jeżeli ktoś nawet nie ma zdania, to też wtedy mówi, słuchajcie, nie mam zdania, nie znam się, nie, jest mi ciężko się wypowiedzieć w tym temacie na razie, nie wyrobiłam sobie opinii. W związku z powyższym teraz się nie wypowiem. I to jest też ważny element, bo często jest tak, że my tam to zaangażowanie się tłumaczy poprzez to, że każdy się wypowiada, jak ktoś się nie wypowiada, to milczy, ale bardzo często w zespołach jest tak, że jak jest taki milczący człowiek, to ludzie mają z tyłu głowy taką myśl, czemu on milczy, nudzi się, nie jest zainteresowany, nie chce mu się, czy po prostu nie ma zdania, więc jakby to dla osób, które są w tej takiej warstwie introwertycznej, to bardzo często to jest niezrozumiałe, że to, że ja milczę, nie oznacza, że nie jestem zainteresowany, że dla osób w zespole to może być nieczytelne. Więc to zaangażowanie też wiąże się z tym, żeby
każdy wziął udział w dyskusji, a jeżeli nie ma przestrzeni do zajęcia stanowiska, to żeby też to otwarcie powiedział. Ja jak pracuję z zespołami i od razu już wprowadzam taką zasadę, że każda opinia jest ważna, każda opinia się liczy i każdą będę chciała usłyszeć, to jak pracujemy i rozmawiamy i tam mamy osoby, które się oczywiście wypowiedzą w pierwszej kolejności, bo mają taki temperament, mają taką potrzebę, ale są takie osoby, które do końca będą milczały, to zawsze to podnoszę i mówię, każda opinia jest dla mnie tutaj w tym momencie ważna i potrzebna i każdą chcę usłyszeć i to jest niesamowite, jak ludzie mówią, a ja zgadzam się z przedmówcami, czyli i dokładają swoje, czyli to ich, czyli jest zupełnie inne niż to, co powiedział ktoś, to już cała grupa przedyskutowała, więc ta opinia jest bardzo istotna i to zaangażowanie się i trzeba o nią umieć zadbać. Na początek pewnie będzie musiał o nią umieć zadbać osoba, będzie umiała o to zadbać osoba, która prowadzi zespół, ale taki zespół, z którym ja pracowałam, który miał duży problem z konfliktem, tam zespół w ogóle zaczął pracować od tego, żeby zadbać o to, że każdy musi się wypowiedzieć w danym temacie, który zespół omawia i oni no, na początku mówili, że to jest wręcz sztuczne i są już tym zmęczeni, że muszą pilnować tych rundek, że każdy musi się wypowiedzieć, że muszą poczekać na każdego, ale mimo wszystko zauważali, że przynosi im to efekty, w tym sensie, że dowiadują się nowych rzeczy, poznają nowe perspektywy, w związku z powyższym pilnowali tych rundek, chociaż było to dla nich mozolne i trudne. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że jest to mozolne i trudne, bo jakby no, bardzo fajnie o tym mówi, nie pamiętam autora, ale sama książka Siła nawyku i powstawanie nawyków, która jakby tam koncepcja, która mówi o tym, że tam wypracowanie jakiejś umiejętności zajmuje nam x godzin i ileś razy ścieżką nerwową trzeba podążać, żeby daną umiejętność wypracować i tam mówi się o tym, że 10 tysięcy godzin, żeby nauczyć się grać płynnie na jakimś instrumencie, więc jeżeli standardowo w zachowaniu przeszliśmy tą ścieżkę, że wypowiadają się ci, co się wypowiadają, a reszta już milczy i już się ich tam nie słucha i nie czeka się na nich, to jeżeli tą ścieżką przeszliśmy więcej niż 10 tysięcy razy godzin, to ona się nam wydaje naturalna, więc pilnowanie każdego z członków teraz zespołu, żeby się wypowiedział, będzie nam się wydawało nienaturalne, bo nie mamy tego nawyku. To, że coś jest nienaturalne, nie znaczy, że jest nieefektywne. Po prostu nie mamy takiego nawyku. I to też w tej sytuacji, w takich sytuacjach zespołem przepracowuję i dbamy o to, żeby właśnie taki nawyk wypracowywać, żeby każdy miał przestrzeń do wypowiedzenia się, albo żeby stanowczo i transparentnie zajął głos, że on nie jest w stanie teraz się wypowiedzieć, bo nie wiem, inne rzeczy ma na głowie, nie interesuje go to i zespół wtedy w żaden sposób nie naciska i nie zmusza. I to jest taki element w tym commitmentie, czyli w tym zaangażowaniu, o którym mówi Lencioni, ten poziom jest takim poziomem, można powiedzieć, sprawdzenia, czy w zespole wszyscy angażują się w wypowiedzenie opinii. Natomiast to jeszcze nie jest element, który powoduje, że można stwierdzić, według Lencioniego, ja się bardzo mocno z tym też zgadzam, że zespół jest zaangażowany. Bo podejrzewam, że też mieliście doświadczenie takich zespołów, że przychodziliście do zespołu, rzucaliście jakiś pomysł i wszyscy, wow, super, fajny, o, to jeszcze można by było to zrobić, a jeszcze można byłoby to dorzucić. I w sumie wszyscy są podjarani i wracamy do zespołu za 2 tygodnie i pytamy się, co się podziało z tematem. I w sumie z tematem nie podziało się nikt, bo nie zapadła żadna decyzja, bo nikt nie podjął to, który z tych genialnych pomysłów bierzemy na tapetę, jak zaczynamy to realizować, kto to zrealizuje i tak dalej, jaki chcemy mieć efekt na końcu. I to jest tak naprawdę element komitmentu, który jest niezbędny do tego, żeby mieć poczucie, że cały zespół jest zaangażowany, czyli nie tylko to, że każdy dyskutuje, wnosi swoją perspektywę, ale że zespół realnie słucha tych różnych perspektyw, syntetyzuje te perspektywy i na koniec podejmuje decyzję. I to jest prawdziwie zaangażowany zespół, że cokolwiek się temu zespołowi nie wrzuci, to on po krótszej, dłuższej dyskusji będzie w stanie podjąć decyzję, co z tym tematem robi. Łącznie z tym, że może podjąć decyzję, że teraz tego nie robią, wrócimy do tego za miesiąc, dwa albo w ogóle odpuszczamy temat, ale musi być taka jasna decyzja. Dopiero wtedy zespół można powiedzieć, że jest zespołem zaangażowanym. Mhm. Więc jakby
W ogóle fajnie, Magdo, że masz na tych slajdach sformułowanie angielskie, bo okej, po polsku my mówimy w ramach tego braku, że to jest zaangażowanie, no, natomiast commitment to jest coś więcej, no nie? To jest zdecydowanie mocniejsze niż takie polskie zaangażowanie. Tak. No i tutaj elementem ostatecznym jest właśnie to, czy zespół podejmuje decyzję. Jeżeli zespół na koniec dyskusji ma decyzję, to znaczy, że to była zaangażowana dyskusja. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że ta kompetencja w zespole gdzieś tam leży i kuleje. I tutaj moje doświadczenia z tą metodą consent są takie, że one bardzo pomagają zespołom ostatecznie podjąć decyzję. To jest ta metoda wzięta z holakracji. Ona jest bardzo usprawniająca dyskusję i taka sama w sobie prowadzi do tego, żeby powstała decyzja. Oczywiście jest to czasochłonne, ale warto gdzieś tam zespołowi pokazać, że jest się w stanie na koniec dyskusji wypracować decyzję. Ja pamiętam, i to jest w ogóle też wokół tematu decyzji też jest duża praca, bo jest w ogóle duża przestrzeń do pracy, bo sama decyzja to też jeszcze nie jest efekt. W tym sensie, że ostatnimi czasy pracowałam z zespołem, który miał trudność w zadecydowaniu, czy oni chcą głębiej wejść w strukturę feedbackową i pracować z sesjami feedbackowymi dla siebie, czy nie chcą. I oni tą decyzję podejmowali tak średnio od roku. Więc ja w końcu zebrałam ten zespół i mówię, dobra, to ja wam zaproponuję taką dyskusję właśnie facylitowaną i zrobimy to metodą consent. I na tej podstawie sobie podejmiecie decyzję, czy wy tą sesję koniec końców chcecie, czy nie chcecie. No i podyskutowali, podjęli decyzję, że robią tą sesję. Podjęli też decyzję, kiedy zrobią tą sesję. I się pytam, jak się czują z tą decyzją, którą podjęli. I zaczęły tam padać hasła w stylu, no ja czuję taką presję, że ta metoda nas zmusiła do tego, żebyśmy taką decyzję podjęli. A ja mam wrażenie, że podjęliśmy tą decyzję, bo nie mieliśmy żadnej innej alternatywy, więc musieliśmy tą decyzję podjąć. Więc ją podjęliśmy, ale wcale nie jestem pewien, że ta decyzja jest najlepsza z możliwych. No i tam jakby dużo się, jak słuchałam tego zespołu, bardzo dużo się pojawiało takich wątpliwości wokół tej samej decyzji, że oni niby ją podjęli, niby zrobili to bez niczyjego nacisku, rozpatrując za i przeciw i przyglądając się wątpliwościom wnoszonym przez członków zespołu i znajdując odpowiedzi na te wątpliwości, ale cały czas barowali się z samą decyzją, czy oni jej chcą, czy nie. I to też bardzo mocno pokazało mi to, jakim procesem jest podejmowanie przez zespół decyzji i że bardzo często zespoły mają takie poczucie, że jak już podjęły jakąś decyzję, to już piąka zapadła, że nie wiem, nie mogą zmienić zdania albo że jeżeli podjęły tą decyzję teraz taką, to w jakiś sposób, nie wiem, zakończa to proces w ogóle samego myślenia o feedbackowaniu się w zespole i tam dużo musieliśmy potem jeszcze odbyć taką dłuższą dyskusję po samej decyzji o tym, że podjęciu decyzji o tym, że decyzja to jest tylko jakiś proces w zespole. Podjęliśmy decyzję, zdecydowaliśmy się, że zrealizujemy jakieś działanie, ale to działanie jest jakimś elementem procesu uczenia się zespołu. Zrobią sobie tą sesję feedbackową, zbiorą kolejne dane i stwierdzą, czy im to służy, czy im to nie służy. Więc jeżeli im to służy, to mogą kontynuować. Jeżeli nie, to mogą poszukać innej formy, ale bez podjęcia decyzji i wejścia w jakieś działanie, nie zbiorą jakichś danych, na których potem dalej będą mogli pracować i w przyszłości będą mogli podejmować lepsze dla siebie decyzje, więc jakby wokół tego całego, odkryłam to pracując z tym zespołem, że wokół w ogóle całego procesu decyzyjnego jest jakby jedna trudność to jest trudność z podjęciem decyzji, a druga trudność to jest trudność ze zrozumieniem, że decyzja to jest tylko jakiś proces, w ramach którego my się uczymy, zdobywamy doświadczenia, weryfikujemy to, co zrobiliśmy i idziemy dalej, więc tak naprawdę to podejmowanie przez zespół decyzji, uczenie się przez zespół w oparciu o swoje decyzje, a tutaj dużo Lencioni mówi o tym, że ten zespół, który ma commitment, to jest taki zespół, który podejmuje decyzję, działa, uczy się na tym, podejmuje błąd, jeżeli widzi, że decyzja nie działa, to podejmuje nową decyzję, że tam jest jakby cały czas w tym zespole jest ruch, że tam jest cały czas uczenie się z tych decyzji, zmienianie tej decyzji, podejmowanie nowej, zmienianie kierunku, jeżeli nam coś nie działa i że to jest tak naprawdę ten taki sens tego komitmentu lęczeniowskiego. Nie ta sama dyskusja, że każdy się wypowie i zajmie stanowisko, ale to, że zespół wysłucha wszystkich za i przeciw, mając wszystkie najlepsze dane, podejmie decyzję i zacznie z tą decyzją pracować. I to jest ten element, który jakby buduje ten prawdziwy komitment. Nie,
nie samo podejmowanie decyzji, a tak jak mówię, ze swoich doświadczeń widzę, że jak już zespół podejmie decyzję, to jest jeszcze cały czas pracy, umiejętność pracy z tym zespołem, żeby on umiał pracować z tą decyzją, którą podjął i żeby rozumiał w ogóle proces podejmowania decyzji, uczenia się na tych decyzjach i zbierania kolejnych danych i tak dalej. I tak dalej. Czyli to jest w duchu Lęczeniego, tak wygląda to zaangażowanie w zespole, czy też commitment. Tutaj, czy ktoś z Was chciałby, albo kto z Was chciałby coś dorzucić ze swojej perspektywy, może czymś się dodatkowym podzielić, może coś na czacie się pojawiło ciekawego? Na czacie kilka fajnych rzeczy jest. Kwestia też decyzja, mniejsze zło, nie mniejsze zło. Krzysiek dał tutaj też link do też uzgadniania systemowego, też związanego z konsentem, z tego co mi się wydaje. Agnieszka tutaj ma pytanie do Ciebie. Nie wiem, czy na nie odpowiedziałaś, bo w międzyczasie ja na chwilę musiałem odejść. Czy możesz powtórzyć, Magda, czy możesz powtórzyć, jakim modelem pracowałeś z zespołem, żeby pomóc zespołowi w podejmowaniu decyzji? No to konsentem, tak? Tak, konsentem. Ja mogę po naszym spotkaniu na Facebooku może wrzucę link do takiej gry, którą stworzyłam o konsencie i wrzucę też artykuł. Super. Parę linków o konsencie. To wrzucę na naszym Facebooku po naszym dzisiejszym spotkaniu. Dobra, to na Facebooku i na pod meetupem, bo nie wszyscy są na grupie facebookowej. Część jest po prostu poprzez meetup zapisana, to tam pod meetupem po prostu. Wiesz? Dobra, to jeszcze pod meetupem. To będzie dla mnie wyzwanie, nie ukrywam, ale no cóż, uczyć trzeba całe życie. Też otwartość na eksperymentowanie w ramach też podejmowania, tak. Podejmowania commitmentu. To jako, tak, to jest, no ale to jest właśnie to, nie, że jakby decyzja to nie jest coś, co już zamyka proces, tylko coś, co tak naprawdę otwiera proces, a często gęsto jakoś w naszych głowach, albo przynajmniej w głowach ludzi, z którymi ja pracowałam do tej pory, było takie poczucie, że decyzja to jest coś, co proces zamyka, a tak naprawdę decyzja dla mnie osobiście jest takim etapem otwarcia procesu i dopiero okej, podjęłam decyzję, wykonuję działanie, nauczyłam się z tego, tego i tego, to już wiem, że w przyszłości podejmę taką decyzję, albo zrobię tak i tak, albo no i to jest ten element, który powoduje, że zespoły wzrastają, kiedy umieją decydować i działać z tą decyzją. No fajny i jak link już też podesłał Paweł w temacie też wartości tutaj. Kurde, dużo fajnego się dzieje na czacie, wiecie? Czyli ja dużo tracę jednym słowem. Nagranie będzie przydatne, bo tam w ramach linku też będzie link do czatu bodajże, więc to... To sobie będę mogła przejść przez czat. To super. No i z tego commitmentu Lęczioni zaprasza nas do kolejnego etapu przedostatniego, czyli do accountability i to jest też, to accountability jest też ciekawie rozumiane, bo w języku polskim nie mamy pojęcia na odpowiedzialność, tak jak to jest w języku angielskim rozpisane. Tam mamy responsibility i accountability, to są dwa różne rodzaje odpowiedzialności. Coś, czego nie widać w naszym języku. Dodaje się jeszcze w ramach takiego spojrzenia trochę jailowego trzecie, to jest responsibility, accountability, authority. To w ten sposób taka trójka i się patrzy w ten sposób, że responsibility to jest odpowiedzialność za działanie, accountability odpowiedzialność za wynik, authority odpowiedzialność za podjęcie decyzji. No i właśnie tutaj Lęczeni mówi o tym, że to na tym wyższym poziomie, jak już mamy ten zespół, który jest zaangażowany i rozumie ten proces decyzyjny i umie pracować z tym procesem decyzyjnym, bo tu jest ten efekt i ten ciężar, to mamy coś takiego jak accountability, czyli właśnie tą odpowiedzialność za efekt. Można by to było tak zdefiniować, że w przypadku responsibility to mamy ludzi, którzy są odpowiedzialni za poszczególne zadania. Ty zrobisz A, ty zrobisz B, ty zrobisz C, ty zrobisz D i każdy z nich jakby robi swoje zadanie i sobie tam je dziubie i sobie je kończy. Accountability, mamy o accountability mówimy wtedy, kiedy ktoś jest odpowiedzialny za efekt, a nie za zadanie, czyli robi wszystko, co jest możliwe do zrobienia, żeby to zadanie, żeby osiągnąć efekt, który jest oczekiwany, czyli zna ten efekt, zna cel i wynik ostateczny, ten output, wynik, nazwijmy to wynikiem, jest dla niego świadomy i wie, czego my oczekujemy, jaki chcemy mieć rezultat na końcu naszej pracy. Off topic może dodam, jako nie tyle związane tutaj z pięcioma dysfunkcjami zespołowymi, ale patrzenie na
macierz odpowiedzialności, no właśnie, jest takie narzędzie jak macierz odpowiedzialności, dość często to jest to nazywane macierz racji, czyli responsibility, accountability, consulted, informed. Z mojego doświadczenia bardzo przydatne przy opisie odpowiedzialności, zależności między sobą i tak dalej. W sposób prosty, wręcz uproszczony, dajemy obraz tego, kto za co odpowiada, co robi, jak wspólnie coś robimy i tak dalej. Bardzo, bardzo rekomenduję. No to jak masz jakiś link, to też możesz podrzucić. Hasło racji, czyli RACI, to wszędzie można w necie znaleźć. To jest kwestia już implementacji konkretnej do swojego zespołu, do swojej organizacji i tak dalej. Bardzo przydatne, ja bardzo polecam, zwłaszcza przy opisywaniu odpowiedzialności w ramach procesów, kroków procesowych, ale nie tylko. To dzięki za podrzucenie kolejnego ważnego elementu. W tym accountability, tak jak to widzi Lencioni, to oprócz tego, że ludzie jakby odpowiedzialni są za efekty, więc jeżeli widzę, że ktoś zbacza z kursu, to ja nie mam trudności, żeby mu to przekazać i powiedzieć mu, słuchaj, no tutaj umawialiśmy się na taki efekt i że to dzieje się to rozliczanie wzajemne, co ty zrobiłeś i jeżeli ktoś nie dowiózł swojej części do zrobienia, to jakby przeprasza zespół, nie jest to ukrywane, nie jest to chowane, staramy się znaleźć rozwiązania na czas, prosi o tą pomoc, jeżeli wiem, że czegoś nie dostarczę, nie zrobię. Świadomość rezultatu i efektu, który chcemy osiągnąć, to w ogóle to rozmawianie o tym, okej, ale nie gadajmy tylko o tym, co my chcemy zrobić, ale co my chcemy mieć na koniec, jaki my chcemy mieć efekt, bo tak naprawdę to, co chcemy zrobić, jest zawsze wtórne do tego, co my możemy osiągnąć, bo rzeczywistość, otoczenie się zmienia, więc żeby coś osiągnąć, czasami trzeba zrobić to, a czasami trzeba zrobić to, a czasami trzeba odpuścić, więc nie, na tym etapie już nie rozmawiamy, zespół nie rozmawia ze sobą tylko i wyłącznie o zadaniach i akcjach, ale bardziej o efektach i wspólnie ustala to, co na dzień dzisiejszy z tymi trzeba byłoby zrobić, żeby taki i taki efekt osiągnąć, ale w tym accountability pojawia się takie coś, jeszcze coś jednego bardzo ważnego, czyli taka płynna odpowiedzialność, można było powiedzieć, że przestaje w takim zespole funkcjonować taki strach przed tym, że ja nie wezmę jakiejś rzeczy, nie zrobię jakiejś rzeczy, bo to jest w sumie jego rzecz. I że ja za tą osobę czegoś nie zrobię albo nie zaproponuję, bo to jest jego odpowiedzialność, albo no pewnie warto byłoby zrobić jakieś spotkanie w tym temacie, ale no to tym tematem zajmuje się tutaj kolega, koleżanka i ja tutaj no nie zrobię tego, nie? W takich zespołach... Tutaj jest taka duża praca, znowu taki skrót dam myślowy. Dość często z odpowiedzialnością mamy ten problem, że za odpowiedzialnością, drugą stroną odpowiedzialności, która dość często, niestety u nas też w Polsce jest wykorzystywana, to ciemna strona odpowiedzialności to jest wina. I to jest duża praca przejścia od poziomu nieodpowiedzialność, ale jak coś, to będę winny, poprzez nieodpowiedzialne, poprzez odpowiedzialne, ale jest jeszcze następny poziom bardzo istotny, współodpowiedzialny. Się boimy tej współodpowiedzialności zespołowej, od tego uciekamy. Tak. I to jest bardzo istotne i w kontekście budowania w ogóle zespołu, wartości i tak dalej, jeżeli zapewnimy właściwe otoczenie, to zapominamy w ogóle o czymś takim, że jest coś takiego jak wina. To nie jest wina, to jest odpowiedzialność. Duża praca. O, jeszcze Magda dodaje, tutaj jest jeszcze odpowiedzialność rozmyta, tak, czyli to ta nieodpowiedzialność, no ktoś tak odpowie, ale nie, ja nie wiadomo. Natomiast tą współodpowiedzialnością to jest też bardzo ciekawe, bo to właśnie jak to działa, nie, bo na tym poziomie accountability tam pojawia się ten aspekt współodpowiedzialności, jak ja sobie na przykład patrzyłam sobie na daily, pracując w jednym z projektów w ramach rozwoju agile'owości zespołów, analizowałam sobie jak będzie rozwijało się daily wraz ze wzrostem zespołu, kiedy ten zespół właśnie będzie wchodził na kolejne szczeble tej struktury lencionowskiej, to jak na przykład takie daily, czyli ten jeden z tych zjawisk, czy tam ceremonii, czy eventów, bo to bardziej eventy są, eventów agile'owych, jak on będzie wyglądał. I tam bardzo mocno mi się to narysowało, że na pierwszym etapie, jakbyśmy podzielili sobie zespół na cztery etapy rozwoju, na tym pierwszym etapie rozwoju jakby jeszcze nawet nie ma przełożenia tej mojej odpowiedzialności za zadanie, tylko ja jakby no idąc na daily robię to, co mi każe Scrum Master, czyli powtarzam strukturę, którą Scrum Master nakłada w daily, tak?
na drugim etapie daily, ja już rozumiem, po co jest to daily, już rozumiem, że to chodzi o to, żebym się wyspowiadała z zadań, więc ja znam strukturę i powtarzam tą strukturę i tutaj się pojawia ten element indywidualnej odpowiedzialności za zadania, nie? Że ja idę na daily i się indywidualnie za swojej roboty rozliczam. Zrobiłam to, nie zrobiłam tego, mam taki progres, tu utknęłam i tak dalej. I jakby zamykam oczy i uszy. I dopiero na tym trzecim etapie rozwoju zespołu, kiedy już zespół rozumie efekt tego daily i tego, po co jest to daily i widzi jakby jego benefity głębiej i bardziej je rozumie, tutaj pojawia się właśnie ta współodpowiedzialność, czyli jak ja się rozliczam ze swoich zadań, to automatycznie inne osoby w zespole, już nie tylko Scrum Master, zaczynają jakby dołączać, nie? A to jak nie zrobisz tego, to jak to będzie miało wpływ na mnie, nie? A to może byś w takim razie zrobił to, a ja bym ci jakoś może w tym pomógł, nie? Że zaczyna się dziać ten taka współodpowiedzialność za zadanie, że jakby zadanie kogoś w zespole nie jest tylko jego zadaniem, tylko to jest nasze zadanie. To, że ktoś je teraz fizycznie realizuje, nie zmienia to faktu, że ja też mam wpływ na ten efekt, bo to wszyscy się składamy na to, żeby ten efekt zrealizować. W związku z czym nie ma takiej, wtedy znika ta taka jakoś magicznie w takich zespołach i to też sama w swoim zespole nagle odkryłyśmy i jakoś na to wpadłyśmy po naszych bojach ze sobą nawzajem, że w pewnym momencie znika właśnie ta taka strach przed tym, że ja zrobię coś, nie? Że na przykład, nie wiem, wiem, że pracujemy nad jakimś tematem, ktoś jest przewodnikiem tego tematu, czyli go koordynuje, ale ja mam taką potrzebę, żebyśmy ten temat bardziej doszczegółowili, bo ja bym chciała już jakieś działanie konkretne w tym zacząć robić, więc ja zwołuję spotkanie i mówię, że w tym temacie chciałabym zacząć jakby już wejść w konkrety, bo już widzę, że jest czas na działanie i zaczynamy dyskutować o tym, jak timeline, jak harmonogram powinien wyglądać, kiedy kto co zrobi i odpalamy tą wspólną dyskusję. I to, że ja wyznaczyłam to spotkanie, czy ktoś inny, nie znaczy, że ja przejęłam to zadanie. Ja po prostu dałam sygnał, że czas się nad tym pochylić i pochylamy się nad tym wspólnie i potem ten, który koordynuje to zadanie i jest do niego przypisany, podsumowuje to spotkanie, rozdziela zadania albo dbamy nawzajem o to, żeby zapadła decyzja konkretna i ktoś, żeby podjął działanie. I to jest to accountability, gdzie właśnie my się skupiamy na tym efekcie i zaczynamy być współodpowiedzialne za zadania i nie ma trudności z tym, żeby ktoś zwołał spotkanie w temacie, który prowadzi ktoś inny, bo jest potrzeba, ma taką potrzebę, żeby to doszczegółowić. A wcześniej musimy to zaufanie zbudować, żeby to nie było odbierane osobiście, że ktoś komuś z butami wchodzi, tak? Tak. No, zaufanie to jest... Ja jako czasownik no, dałem ciała, bo miałem ci powiedzieć 10, to mówię 10:22. No dobrze. No to i tak kończymy lęczeniego i zostanie nam czas na pytania. No i ostatni element to jest to skupienie na rezultatach. To jest ten już najwyższy poziom rozwoju zespołu według lęczeniego i tutaj w tym momencie zespół, mamy już taki zespół, który jest świadomy efektów, któremu bardzo zależy na dobrych efektach, który ma poczucie sukcesu i tego, że można wspólnie, efektywnie razem działać. W związku z czym ja mam takie poczucie, że z tym zespołem mogę dużo, mogę więcej i mogę podkręcać wyniki, mogę szukać kolejnych sposobów na rozwiązanie czegoś, na znajdowanie nowych obszarów odpowiedzialności, na kreowanie nowych narzędzi, nowych rozwiązań, nowych sposobów działania, więc to jest taki etap, gdzie zespół czuje dużą współzależność za efekty, ale też ludzie widzą i dostrzegają to, że sami tego by nie osiągnęli, że jednak to myślenie w grupie, to różne perspektywy różnych osób bardzo się mocno przydają i że ja nie jestem w stanie sama czegoś wygenerować, wykreować z takim efektem, jakim mogłabym to zrobić z tym zespołem. Charakterystycznym elementem na tym poziomie jest to, że właśnie ludzie mają poczucie, że rozwijać mogą się w zespole versus kiedy tego nie ma i kiedy ludzie mają poczucie, że w tym zespole się nie rozwiną, to mamy takie sytuacje, gdzie ludzie uciekają od zespołu, bo mają poczucie, że w tym zespole ja się nie rozwinę, ja nie zrobię kariery w tym zespole, nie? I to są takie, potem mamy tych takich w organizacjach takie osoby, które jakby były w zespole, działały, ale musiały uciec z zespołu, żeby tą swoją karierę rozwinąć. Oczywiście są też takie role, które jakby podejmujemy poza zespołem i nie będziemy w stanie ich rozwijać w zespole, czy jakieś obszary zainteresowań,
ale czasami bywa tak, że ludzie wręcz uciekają z zespołu, żeby rozwijać swoje kariery, bo mają poczucie, że w tym zespole utykają, nic się w nim nie osiąga, versus są takie tak efektywnie według Lęczeniego działające zespoły, to są właśnie takie zespoły, gdzie ja dużo się w tym zespole uczę, gdzie ja się rozwijam i kiedy ja już z tego zespołu wychodzę, to naprawdę na etapie takiego już zdobywania kolejnych doświadczeń, wchodzenia w zupełnie inne obszary, ale nie na zasadzie ucieczki, że ja uciekam z tego zespołu, bo on mnie blokuje. To dość często właśnie jak patrzymy na zespoły i oceniamy, właśnie identyfikujemy na jakim poziomie jest, to warto zobaczyć, czy w zespole mamy więcej kompromisów, czy mamy więcej synergii. Jeżeli mamy więcej kompromisów, to znaczy, że cały czas każdy z członków zespołu coś traci, coś poświęca. Tak? Tak upraszczając bardzo mocno, to jest dość istotne, więc istota działania zespołu jest po to, żebyśmy mieli synergię, czyli 1 plus 1 nie daje nam 2, ale daje nam 4 na przykład albo więcej. Tak. I to jest cały ten model. Model, który tak jak mówicie znacie, więc sobie gdzieś tam go zwyczajnie odświeżyliśmy, to jest ścieżka dochodzenia właśnie do tego, więc do tego modelu i do rezultatów. No i chyba okno Johari jako właśnie ten element budowania zaufania. Ja to bardzo lubię, może tak tylko jeszcze wrzucę. W tym budowaniu open area, czyli tej przestrzeni, gdzie mieszka zaufanie, tam gdzie ja znam dobrze siebie i ludzie dobrze znają mnie, czyli że ten obszar, gdzie ja wiem o sobie dużo i ludzie wiedzą o mnie to samo i też jakby wiedzą, jak ja reaguję, co myślę, czego potrzebuję, żeby budować ten efekt, ten obszar, to zmniejszając go na rzecz tych obszarów, gdzie tylko ja coś o sobie wiem albo tylko inni coś o mnie wiedzą i ja tego nie wiem, jak ja na nich wpływam, jak ja na nich oddziałowuję, no to mamy te narzędzia właśnie feedbacku, samoodkrywania, czy jakby dzielenia się informacjami o sobie, może tak bardziej z języka polskiego. No i ten wspólnych odkryć, to jest coś, co jest bardzo fajnie zakodowane w zespołach agile'owych, czyli że robimy sobie te retra i siadamy i się zastanawiamy, co nam poszło, co się tutaj zadziało, skąd ten efekt, dlaczego on jest taki, a nie inny, co jest dziełem przypadku, a co jest dziełem naszych świadomych działań i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten właśnie wspólne odkrywanie to jest ten element, który jest bardzo użyteczny właśnie dla dojrzałych zespołów w agile'u. I to jest właśnie ciekawe, że im bardziej doświadczony i dojrzały zespół, tym bardziej oni mają głębokie retra i to nie, i te działające zespoły to są takie zespoły, które zawsze coś znajdą do usprawnienia, do zmiany, do rozwoju, a te zespoły, które gdzieś tam utknęły w tej piramidzie na zaufaniu, na trudności przed konfliktem, to są zespoły, które zawsze czegoś nie chcą znaleźć i zawsze coś tam zakopują. No i to samo dzielenie się o sobie to jest dla mnie o tyle ważne, że ja długo się nad tym zastanawiałam, jak to jest, jak zmieniam zespół, wchodzę z jednego zespołu do drugiego i znowu dzielisz się informacjami o sobie i znowu, jakby rozumiałam to na takim poziomie, żeby dzielić się tymi głównie informacjami o sobie. I doszłam do wniosku, że właśnie to nie o to chodzi, że w tym dzieleniu się informacjami o sobie, dla mnie osobiście, ważniejsze jest to, żebym ja była w stanie podzielić się tym, co jest dla mnie ważne, istotne, czego ja potrzebuję, czego ja nie potrzebuję, co myślę autentycznie tu i teraz, a nie tym, jaka jest moja historia zawodowa, życiowa, jak ja funkcjonuję i jakieś takie smaczki z mojego życia, że to nie chodzi o taki ekshibicjonizm emocjonalno-życiowy czy tam biograficzny, tylko bardziej chodzi o takie autentyczne dzielenie się tym, kim jestem, co mam w głowie i czego potrzebuję. Oczywiście to takie potem informacje z mojego życia prywatnego, one gdzieś tam będą przesączać się, ale często gęsto słyszę się o takich historiach, że zaczyna się budować w zespole zaufanie i ktoś robi taki mega coming out, nie? Na takiej zasadzie, że nie wiem, tam właśnie kolega mi raz opowiadał, że miał taką sytuację, że tutaj powoli zespół zaczął się jakoś budować, jakoś się układać i ktoś tak przy kawie, no zmieniłem płeć, nie? I w tym momencie cały zespół po prostu zamarzł i ludzie nie wiedzieli, czy mają uciekać, czy mają człowieka przytulać, czy co mają zrobić. Czasami mamy takie właśnie coming outy z poziomu takiego ekshibicjonizmu biograficznego, które mogą wcale nie być ani użyteczne potem dla tego człowieka, ani dla zespołu. Też Brené Brown dużo pisze o tym, odwaga versus ekshibicjonizm.
i tego, co to znaczy realna odwaga i realne dzielenie się sobą. Dla mnie osobiście to jest właśnie dzielenie się tym autentycznie, kim jestem, czego potrzebuję, co myślę tu i teraz. Tak, żebyście znali mnie lepiej. Tyle z mojej strony. Pytania, uwagi, sugestie, przestrzeń do dyskusji. Powiem ci, idealnie się wyrobiłaś 10.29, 10.30. No. A to ja mam pytanie, Daniel, do ciebie w takim razie, bo tak wspomniałeś, że korzystaliście ładnych parę lat temu w ramach grupy zarządzającej w Sente z tego modelu. To jakbyś mógł się podzielić takimi przemyśleniami, a też takie pytanie trochę prowokacyjne, to dlaczego teraz nie korzystacie? Czy już nie ma takiej potrzeby? No. Czy teraz nie korzystamy? Nie, no staramy się też o tym propagować w tej firmie. Natomiast ja ileś tam lat temu, jak przyszedłem na studia z leadershipu i tam właśnie wśród książek, wśród lektur było sporo książek Lencioniego, więc ja zanim te studia zacząłem, to zacząłem czytać te książki. I tam faktycznie trafiliśmy na jedną z tych książek, to jest 5 dysfunkcji pracy zespołowej Lencioniego. A że wtedy pracowaliśmy w zespole zarządzającym, taki trochę większy zespół niż zarząd, to już było chyba pewnie z 10 lat temu, albo i więcej. To wtedy o tej koncepcji sobie porozmawialiśmy. Ja jeszcze nie było polskiego tłumaczenia książki, jest taka druga książka, Przezwyciężanie czy pokonywanie 5 dysfunkcji Lencioniego i tam jest, i tam było kilka ćwiczeń, jakie właśnie można zrobić, żeby przezwyciężać te dysfunkcje. Między innymi tam były ćwiczenia na budowanie zaufania, jakieś mówienie o dzielenie się ze sobą, czy mówienie o sobie, czy dzielenie się swoimi profilami osobowościowymi albo jakimiś historiami rodzinnymi, tego typu rzeczy, żeby budować zaufanie. I my akurat wtedy jako tam jedna z koncepcji też z książek Lencioniego to były takie wyjazdy zespołu zarządzającego. Zespół zarządzający często pracuje nie jako zespół, tylko z różnymi zespołami, a ze sobą mają, nie wiem, zarząd ze sobą ma stosunkowo mało pracuje. Myślę, że w większości firm, ale też i u nas. I takie wyjazdy tam kwartalne były zaproponowane bodajże w dwóch książkach. Zaczęliśmy organizować i na takich wyjazdach robiliśmy pewne prace. Między innymi właśnie takie poświęcaliśmy to po prostu na wspólną pracę i pamiętam, że tematem jednego z wyjazdów właśnie było to, były te 5 dysfunkcji zespołu i tam żeśmy to przepracowywali. Ale no, chyba efekty osiągnęliśmy. Teraz jest tak, że u nas jedna z takich nowszych koncepcji czy nowszych rzeczy, która się pojawiła, to jest właśnie takie podejście bardziej poprzez rolę u nas w firmie i nawet jak się tworzą zespoły, to bez względu na to, czy one wybiorą u nas model z kierownikiem czy bez kierownika, to namawiamy je na to, żeby sobie wybrali w zespole role, jakie będą pełnić, takie role zespołowe. Myśmy przygotowali w Sente takie zestaw ról, taki przykładowy zestaw ról, trochę na podstawie właśnie jednego z artykułów na blogu Corporate Rebels. Oni to na podstawie Burzorga przygotowali. Myśmy na podstawie tamtego i pewnie kilku innych przygotowaliśmy taki zestaw bodajże 5 czy 6 ról u nas w zespole, u nas w firmie. I wszystkim zespołom jakby proponujemy ten zestaw ról jako taki startowy, żeby sobie o tym omówić, poopowiadać i właśnie wybrać te role. I jedna z tych ról to jest gracz zespołowy. I ostatnio też właśnie wróciłem do tego modelu 5 dysfunkcji pracy zespołu właśnie po to, żeby w tej roli, osoby, które w tej roli, które są odpowiedzialne za takie budowanie zespołowości, jako element warsztatu. Jeden z elementów warsztatu to są na pewno te etapy rozwoju zespołu, czy one są tam, ja już nie powiem, z Blancharda, czy jeszcze z innych
modeli można skorzystać, natomiast jako drugie takie dobre narzędzie do budowania zespołu, to właśnie proponujemy te dysfunkcje Lencioniego. Ja też ze swojej pracy z zespołami, jak pracuję z zespołami, omawiamy ten model, to jakieś takie duże odczuwam, może nie napięcie, ale taki głód za, jak omawiamy ten obszar zaufania i konfliktu, że jak mówimy o właśnie o dobrych intencjach, o ciekawości drugiego człowieka, o tym, że chcemy być bezpieczni w zespole, że chcemy być usłyszani, to bardzo mocno widzę, jak ludzie z takim rozmarzeniem słuchają o tym, jakby było fajnie, gdybym był słyszany, jakby było fajnie, gdybym się tutaj czuł bezpiecznie, gdybym mógł powiedzieć, co myślę, czego potrzebuję i gdybym nie miał obawy, że mnie ktoś oceni. No i to też jest właśnie o tyle fajny model, że ten model pokazuje te kompetencje, które zespół musi zbudować, żeby się rozwijać, nie? Że są takie rzeczy, bez których zespół nie może funkcjonować i nie może wchodzić na kolejne, coraz wyższe etapy. I też często często jest tak, że nagle się okazuje, że zaufanie staje się takim, oj, wow, to jednak potrzebne jest to zaufanie, że niby jest to takie oczywiste, ale dla osób, które gdzieś tam funkcjonują w zespołach albo nie mają takich podstaw wykształcenia związanych z psychologią, że dla nich to jest czasami nieoczywiste właśnie, że zaufanie jest potrzebne. Przecież ważne jest to, żeby wiedzieć, co trzeba zrobić, każdy ma swoje zadanie przydzielone i jedziemy z koksem, nie? Tam kodujemy, testujemy i mamy to w nosie. Więc... Ja się włączę i podbiję to, co Magda powiedziałaś. Ja omawiam ze studentami ten model i też gdzieś pozostajemy na tych dwóch pierwszych najczęściej poziomach, bo studenci mówią, że w naszych polskich warunkach zbudowanie takiego rodzaju zaufania na tym głębokim poziomie jest w ogóle niemożliwe, nie? I w ogóle sobie nie wyobrażają, żeby w środowisku biznesu coś takiego zafunkcjonowało. Oni mają już w ogóle złe doświadczenia pracy zespołowej na poziomie studenckim, na poziomie zajęć, bo jak pytam, czym jest zespół, to mi zawsze powtarzają, nie zawsze, ale często mówią o takiej definicji, że jedna osoba pracuje, a wszyscy inni na nią patrzą, a ocenę dostają taką samą. Zatem dla nich jest to trudne nawet do wyobrażenia, że o takim poziomie zaufania, takim głębokim, taki poziom my możemy sobie wypracować w środowisku jeszcze biznesowym, gdzie często ludzie walczą ze sobą, prawda, że mówimy o tym wyścigu szczurów, że tak naprawdę gramy często do swojej indywidualnej bramki, a nie do tej bramki zespołowej. Ja też a propos właśnie tak studentów, kiedyś prezentowałam ten model też wśród grupy studentów i po spotkaniu jedna studentka zwróciła mi uwagę na bardzo ważną rzecz, której ja nie byłam świadoma. Ona powiedziała, że studiuje i jednocześnie pracuje w zespole agile'owym, bo ona studiowała informatykę i powiedziała, że teraz zaczyna lepiej rozumieć zachowania swoich kolegów, kiedy na daily oni dopytywali ją, co zrobiła, z czym miała problem, jak mogą oni jej pomóc rozwiązać ten problem, że to nie jest sytuacja, kiedy oni ją rozliczają i oni jej wchodzą w jej przestrzeń i chcą za nią zrobić tam robotę albo jej udowadniają, że ona jest mniej inteligentna i oni ciągle muszą ją kontrolować, tylko to jest ta przestrzeń, kiedy oni biorą współodpowiedzialność za jej zadania i chcą z nią współdziałać, żeby jak najbardziej jej pomóc w realizacji zadania, nie? Że jakby ten model się właśnie zaczyna prezentować osobom, które trochę studiują i mają doświadczenia takich właśnie niedojrzałych zespołów studenckich, które tak jak mówisz, nie, że się opierają na działaniu jednego i podczepianiu się reszty, to jak nagle taki człowiek trafia do zespołu, gdzie ludzie zaczynają, chcą realnie ze sobą współpracować, chcą mieć transparentne informacje i rozliczają się nawzajem, ale też wspierają się, pytają się o wynik, to, że to nie jest kontrola, tylko że to jest element współpracy, że dla nich to jest trudne jakby do pojęcia, więc na pewno gdzieś tam pokazywanie i uczenie tego modelu tych młodych ludzi, którzy wchodzą w tą przestrzeń zawodową, to jest też istotne.
No ale jakby zaufanie to u nas jest jeden element i to w ogóle jak się pozbyć ocenności, strachu przed oceną po naszej edukacji, w tym sposobie jak nas wyedukowano, jak się nas edukuje, ale w ogóle to doświadczenie współpracy i takiego współdziałania i wspólnych efektów, to mi się wydaje, że to jest drugi taka kobyłka, której się dopiero gdzieś tam uczymy w przestrzeni zawodowej, bo mam wrażenie, że w przestrzeni gdzieś tam edukacyjnej mało mamy takiego uczenia ludzi, jak pracować w zespole i oni tych doświadczeń w ogóle nie przynoszą ze sobą tego, jak może być efektywnie współdziałać i współpracować. Ktoś z Was jeszcze pracuje z tym modelem, ma jakieś swoje przemyślenia, jak on działa, co ludzie o nim mówią, jak wpływa na ludzi? Ewentualnie, może ktoś ma pytania jakieś dodatkowe do tego, o czym tutaj Magda mówiła. Znaczy, ja mam taki komentarz, patrząc na swój zespół, że bardzo ważne jest w ogóle uświadomienie sobie i zespołowi, że to jest droga. Bo ja pracuję w takiej firmie rodzinnej, którą zakładali moi rodzice. I są osoby, które pracują z nami od samego początku i pamiętają, jak ta firma była na etapie takiej firmy garażowej, gdzie ten zespół zupełnie inaczej funkcjonował i zupełnie o co innego chodziło, a teraz jak ten zespół jest trochę większy i trochę też przeszedł, doszły nowe osoby, inne odeszły, no to często jest taka narracja, że a to kiedyś było lepiej, bo wtedy wszyscy razem działaliśmy i nie ma jakby w ogóle świadomości tego, że jest jakaś droga zmiany też zespołu, tak jak sami ludzie się zmieniają. I myślę, że uświadomienie sobie i całemu zespołowi, że to też się zmienia, też jest ważne. Mhm. I że tak naprawdę zespół nie jest, tylko że zespół się stwarza, zawsze tak. Cały czas się tworzy, nie? Że... Tak, dokładnie. No. Chodzi w nowe... Ja też potrzebowałem czasu, żeby sobie to uświadomić, że to, że na przykład teraz uważam, że jest całkiem nieźle, no ale no to jest na ten moment, a jutro, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie to może już zacząć spadać albo znowu rosnąć, nie? I to trzeba o to dbać. Mhm. A ile masz osób w firmie w tej chwili? 35 osób. Mhm. Okay. To już sporo różnych firma... relacji może być. Tak, tak. No tym bardziej, że to nie, że to jest firma produkcyjno-usługowa, więc no to też są na różnych, że tak powiem, stanowiskach różne spojrzenia od takich no, produkcyjnych osób, które jakby tworzą coś, wykonują no, po jakieś takie, że tak powiem, czysto umysłowe, że tak powiem, osoby, które no, też inaczej patrzą na ten zespół i mają inne oczekiwania trochę. Mhm. Tutaj też Magda nawiązała do skalowania, że po prostu im większa firma, tym cały czas jest to, a kiedyś to było inaczej i to jest prawda i takie niepatrzenie na tą wartość, która jest tu i teraz. Wyzwanie po prostu jest skalowanie i zachowanie tego, co dobre, co było wcześniej, nie tracenie tego wraz ze wzrostem. I znowu nawiążę tutaj do Daniela. Danielu to chyba w ramach Sente udało się pewne rzeczy zachować w ramach tej zespołowości, tak? Dlatego też korporacyjni rebelianci chcą się z tobą spotkać. Tak, przy okazji taka reklama jak reklama, to fakt właściwy. No, Daniel jest jedną z dwóch osób i nawet wymieniony jako jeden z imienia nazwiska, z którymi chłopaki z Corporate Rebels koniecznie chcą się spotkać. To. A dlatego, że tam jest... koncentracja na zespole. Zespół jest podstawą, tak? Danielu, dwa słowa, jakbyś mógł. No trochę tak, trochę też miałem w tym sensie, że tak, faktycznie znaleźliśmy się na liście. Nie będę dochodził powodów. Natomiast faktycznie gdzieś tam zaczęliśmy pracować w takim modelu autonomicznych zespołów. I to trochę właśnie też jak Magda opowiadała o accountability, jak omawiałaś akurat ten element tego trójkąta, to mi się przypomniało właśnie gdzieś tam początki naszego wdrażania. I to było właśnie związane z wdrożeniem koncepcji accountability.
Nie? I myśmy wdrażali właśnie accountability, a poszliśmy w kierunku tego i poprzez jakby dawanie autonomii zespołom. Wspólnie ustaliliśmy rezultaty, czyli to jest to, co jest tutaj na szczycie tej piramidy. Wspólnie w firmie po prostu ustaliliśmy rezultaty, a zespoły poprosiliśmy, czy oczekiwaliśmy, żeby zespoły się zastanawiały autonomicznie nad tym, w jaki sposób mogą wpływać na te rezultaty firmowe osiągane. I oddaliśmy im właśnie to accountability, czyli taką odpowiedzialność, czy też współodpowiedzialność, bo akurat w tej książce, która to było drugie wydanie, które właśnie tłumaczyła accountability, to w drugiej książce było to jako współodpowiedzialność, ale też właśnie była koncepcja tego, że nie wiadomo, jak to tak naprawdę przetłumaczyć. Natomiast poszło to w kierunku właśnie autonomii zespołów i u nas zespoły się zastanawiają, w jaki sposób przyczyniają się do realizacji kluczowych rezultatów, które mamy określone. Natomiast mają dowolność co do sposobu. Oni, czy też zespoły, i na tym polega autonomia tych zespołów, że to zespół zastanawia się i wymyśla sposób, w jaki będzie osiągał te rezultaty, czyli w jaki będzie działał. No i ta wolność, czy też to poczucie wpływu też w tych zespołach powoduje, że faktycznie te rezultaty osiągamy. No, czasem lepiej, czasem gorzej, ale od iluś tam lat nam te rezultaty faktycznie, nie wiem czy, bo to też było chyba dzisiaj o tym, że wychodzą, że to oddaje trochę przypadkowości i zdejmuje trochę odpowiedzialność z nas, ale faktycznie osiągamy te rezultaty. Czasem też niestety gorsze. Jak to w życiu. A powiedz w tej chwili, ile macie osób? 160 z kawałkiem, czy jeszcze więcej? Nie pamiętam. Ostatnia liczba, jaką pamiętam, to była chyba 169. Ale czy to się zmieniło w styczniu, to nie wiem. Okej. Nie rośniemy już tak dynamicznie jak kiedyś. Nie rośniemy już tak dynamicznie jak kiedyś. Pewnie jest to kwestia bazy, ale też pewnie kwestia tego roku. Taki rok z COVID-em był trochę trudniejszy. Pewnie dla wszystkich, dla większości firm. To trzeba było się mocno przystosować i nauczyć, choćby do rekrutowania osób, kiedy się ich w ogóle nie spotyka osobiście. Nie? U nas ileś tam zespołów też urosło faktycznie, też nawet podczas tego roku covidowego, ale sam jestem ciekawy i te zespoły są ciekawe, jak to będzie, kiedyś wrócimy do biura i zaczniemy się poznawać osobiście, a nie widzieć tylko na Zoomie czy na Meetie, bo w tym momencie to dużo osób u nas w ten sposób faktycznie jest zatrudnionych i pracuje. Ja mam spotkania z każdą grupą nowych osób. One były nawet na początku ubiegłego roku jeszcze takie na żywo. Później przez parę miesięcy tych spotkań nie organizowaliśmy, ale też nie mieliśmy w sumie, wszystko zamarzło, jeżeliśmy żadnych nowych osób nie rekrutowali przez 2 czy 3 miesiące, ale później jak zaczęły się z powrotem rekrutacje, to żeby nie opóźniać tych spotkań, to zacząłem je też organizować zdalnie, ale no jednak to nie jest to samo. To nie jest to samo. Zdalne poznawanie się z ludźmi. To nie jest to samo, jak można usiąść, co możliwość spotkania się w tym samym pokoju i porozmawiania ze sobą, obserwowania siebie, poznania się takiego, nie wiem, czy lepszego, ale no, to padło pytanie, czy trudniej zbudować zaufanie zdalnie. Ale się da. No, pokazują przykłady firm w Polsce, że, chociaż, no, nie wiem, że nie się wiem. Da. Tak, no da się. No są firmy pracujące tylko i wyłącznie zdalnie. Ja po tym roku mam też taką refleksję, że całkiem fajnie i całkiem efektywnie można prowadzić spotkania zdalne z użyciem jakiejś wirtualnej tablicy. Nie będę tu żadnej reklamował, ale faktycznie
umiejąc moderować takie spotkania, wyznaczając sobie też rolę moderatora, to takie spotkania mogą być przeprowadzone bardzo, bardzo efektywnie. Pamiętam o holakracji, jak kiedyś Gabi opowiadała, że wiele firm, czy wiele organizacji holakratycznych właśnie organizuje te spotkania w formie zdalnej. Nawet tam lata temu, w poprzednich latach, kiedy jeszcze nie było koronawirusa. I teraz w tym roku jakby zauważyłem, dlaczego tak faktycznie można realizować. Nie? To, no oczywiście inna sprawa to są zespoły rozproszone, gdzie nie ma za bardzo możliwości czasem innego organizacji właśnie takich spotkań. Natomiast ja sobie tak myślę, że w tym kontekście wirtualnym to nie wiem, czy jest tu łatwiej, czy trudniej budować zaufanie. Ja nie umiem na to odpowiedzieć na pewno, ale wydaje mi się, że trudniej jest przezwyciężać dysfunkcję. Że no, jak rozmawiam gdzieś tam z menadżerami, to dostaję informację, że jak zespół miał jakieś dysfunkcje, jakieś trudności we współpracy face to face i przeszedł na tę wersję zdalną, to te trudności one gdzieś się jeszcze bardziej wyostrzają, że jeszcze trudniej jest z nimi pracować i jeszcze bardziej są widoczne, więc na pewno wydaje mi się, że większym wyzwaniem w takim zespole jest przepracowanie tych gdzieś tam trudności. No, na pewno, ale też sobie teraz pomyślałem, że bardzo dużo firm w tym roku, w tym ubiegłym, no i też w tym, musiało przezwyciężyć taką właśnie jakby chęć kontroli pracowników, bo pracowników zdalnie się nie da tak kontrolować jak w firmie, nie? Gdzie ja pamiętam z początków naszej firmy, czy później nawet pewne takie kierowników przekonania, którzy nie wiem, żeśmy tak ustawiali w pokoju komputery, żeby lider siedzący w pokoju mógł wszystkie monitory widzieć, nie? I na szczęście to już dawno u nas wyleciało z takiej świadomości i z takich potrzeb, ale w tym roku covidowym bardzo dużo ludzi tak nagle po prostu musiało przeskoczyć z takiej ścisłej kontroli swoich pracowników, to znaczy ja wiem, kiedy oni pracują, bo wchodzę po prostu do pokoju i ich widzę i widzę, że pracują, na po prostu takie zaufanie do pracowników, bo wiele po prostu pracowników, wiele firm musiało się przestawić na zdalną pracę. Nie? Wszystkie firmy, które miały taką możliwość, to po prostu w to poszły. Firmy, urzędy i tak dalej, bardzo dużo organizacji po prostu poszło w kierunku tej pracy zdalnej. Popatrzcie, jaki nastąpił u nas w Polsce, czy w ogóle na świecie skok w zaufaniu do pracowników. I myślę, że to może procentować też w przyszłości. No tak, nagle się okazało, że ludzie po prostu są odpowiedzialni za swoją pracę, nie? Że czują tą odpowiedzialność i chcą po prostu to zrealizować. Tak. Znaczy ten skok trochę został wymuszony sytuacją, ale to może i dobrze, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o pójście do przodu co do sposobów pracy, no różne szacunki mówią, że no, skoczyliśmy z 5 lat do przodu albo i więcej. Na czacie też tutaj jest kwestia, że jednak trudniej buduje się zaufanie zdalnie. To Magda, Aneta się tutaj wspominasz o tym, że badania mówią, że w zespołach wirtualnych jest trudniej budować zaufanie i że są bardziej narażone na konflikty. No pewnie tak. I to jest kwestia właśnie braku tego bezpośredniego kontaktu, gdzie niektóre sygnały po prostu nie możemy ich odczytać. Albo są z opóźnieniem, nawet w tej chwili. Jak my się teraz widzimy na kamerach, to mimo wszystko jest minimalne opóźnienie w obrazie i im większa ilość spotkań, tym to jest bardziej męczące. Więc jak z jednej strony się mówi, nie, jak mamy spotkania, to koniecznie kamerki włączone. Jak jest za dużo spotkań, szczerze powiedziawszy, tendencja, żeby kamera była wyłączona, nie jest złą tendencją. Mniej się wtedy męczymy, jest kwestia tylko naszego zaangażowania i chęci brania udziału. Natomiast z drugiej strony, ja zauważam, że mi jest wirtualnie łatwiej ze spotkaniami. Ze skupieniem się na temacie spotkania, z niegadaniem o pierdołach i nie rozbijaniem się na wątki nieistotne, tylko jakoś tak mam poczucie, że się spotykamy, trochę się tam pogada prywatnie, a potem jest taka potrzeba, żeby tą godzinę zużyć na ustalenie tego, po co myśmy się tu spotkali, że jakoś ta efektywność wydaje mi się wyższa.
tych spotkań takich wokół jakichś konkretnych tematów. Dziecię mi puka do drzwi, muszę jej otworzyć. Tak, też moje doświadczenia też to potwierdzają, że dla mnie spotkania, które są od marca i są wirtualne, są efektywniejsze, z tym, że brak tej otoczki z jednej strony mówi fajnie, a w dłuższej perspektywie, nie w kontekście wartości spotkania, tylko w dłuższej tej perspektywie, tej otoczki może brakować. Ale to jest kwestia potrzeb w ramach zespołu, indywidualnie i tak dalej. Tam jeszcze na czacie było, Radek nawiązał do tego, że dość często, jeżeli chodzi o tą odpowiedzialność zespołów, to jest hamowane od góry. To konkretnie moja obserwacja jest taka, że często to zarządy czy dyrektorzy w firmach blokują zespoły. No pewnie tak jest, ale nie tylko. Moje doświadczenie mówi, że czasami jak się da nawet obszar i nawet się wypycha, hej, możesz, to ludzie dużo muszą w sobie przepracować, żeby powiedzieć, okej, to ja wejdę. Niektórzy z nas czują się bardzo bezpiecznie w hierarchii i mówią, to ty, ponieważ jesteś wyżej w hierarchii, to ty podejmujesz decyzję. Nawet można by zaryzykować stwierdzenie, że są typy osób, które czują się bezpieczniej w hierarchii, bo wiedzą, gdzie mogą awansować, nie? Że jakby bez struktury nie mają poczucia, że mogą się rozwijać i awansować, więc nie dla wszystkich płaska struktura jest dobra, nie dla wszystkich hierarchia jest. Dokładnie. Jesteśmy różni, tak jak zresztą było na banerze naszego dzisiejszego spotkania, nieprzypadkowe różne zwierzęta, bo wartość to jest różnorodność. Tak. A, tak z ciekawości, bo takie pytanie sobie w tle, zanim tutaj się połączyliśmy, wszyscy z Magdą pozadawaliśmy. Zerknijcie sobie na baner i zobaczcie, którym zwierzakiem jesteście. Magda obstawiła żyrafę, a ja małpę. Ciekaw jestem, czy coś innego wam wyjdzie. Magda, jakbyś mogła wyjść na razie z udostępniania, to ja udostępnię w tej chwili baner po prostu. Wyszłam. No. O. Magda mówi, że jest żyrafą, ja mówię, że jestem małpą, a możecie poobstawiać siebie. Dobra, mamy 10:56, czyli tak naprawdę ostatnie 4 minuty. Ja ze swojej strony chciałem tutaj, Magda, tobie strasznie mocno podziękować za to spotkanie, bo było bardzo dla mnie bardzo gęste i bardzo dużo fajnych przemyśleń i też prowokacji do innych osób z bardzo wartościowymi wypowiedziami, więc to wartość tego spotkania to nie tylko oczywiście Magda twoja, ale was, nas wszystkich, ekstra, dokładnie. Najbliższe turkusowe śniadanie jeszcze będzie w tym tygodniu we Wrocławiu. Tam na meetupie możecie zobaczyć na temat podejścia trochę hybrydowego do organizacji. W przyszłym tygodniu będzie turkusowe śniadanie w Warszawie. W tej chwili nie wiem, Aneto, u ciebie w Kaliszu jakie plany? Plany się krystalizują. Okej, czyli na spokojnie patrzymy. To plany w Kaliszu się krystalizują, plany w Krakowie się krystalizują i plany oczywiście w Cieszynie się krystalizują. To. Jeżeli chodzi o Łódź i to pierwsze półrocze, to na pewno będziemy jedno z najbliższych spotkań o zaangażowaniu. Na pewno tutaj, Lena, pogadamy sobie na temat zaufania, rozpracowania zaufania, bo to jest super temat. Dobrze, o holakracji na przykładzie Syliusa, ale też na przykładzie, ojejku, Magda? Boldara. Tak, Boldara. To tym razem nie z Piotrkiem, ale z Izą bodajże. Anno. Tak, przepraszam. Ja zakręcony jestem do zgadania się. A też jedno z turkusowych śniadań będziemy chcieli poświęcić nie tylko samej holokracji, ale holokracja, socjokracja, różnice, jeszcze inne modele, które są, tak trochę podyskutować. I to myślę, że to pierwsze półrocze na pewno się wypełni, bo tylko raz w miesiącu się spotykamy. To z mojej strony tyle. I jeżeli jeszcze jakieś ostatnie pytania bądź podsumowanie od kogokolwiek z was, to zapraszam. Jeszcze z 5 minut myślę, że mam. Ja niestety nie mam już 5 minut, muszę uciekać, więc bardzo wam dziękuję, bo muszę się przełączyć na spotkanie już firmowe. Bardzo wam dziękuję za ciekawe spostrzeżenia i rzeczy, które dorzucaliście i chętnie sobie czata przeczytam, więc czekam na
na link do nagrania i wpadam w czat. To miłego. Pa, pa. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Na razie. Pa. Pa. Dobra. No to w takim razie na razie najlepszego w nowym roku wszystkiego. O, po prostu. Wzajemnie. Wzajemnie dla was wszystkich również. Pa, pa. Pa. Hej. To Andrzej, ty chcesz teraz jeszcze ze mną tutaj pogadać? Poczekaj, się rozłączymy, a na Messengerze pogadamy, dobra? Dobra, dobra, to czekaj, okej. Dobra. Dobra, na razie.